Krystyna, pana Jarosława Adamczaka. Witam serdecznie komendantów Policji, Straży, dyrektorów jednostek, kierowników wydziałów, przedstawicieli mediów i wszystkich obecnych na dzisiejszej, ostatniej w roku bieżącym sesji. Stwierdzam, że w sesji bierze udział 17 radnych. Tym samym Rada stanowi wymagany kworum do podejmowania uchwał. W materiałach przedsesyjnych otrzymaliście państwo porządek obrad. Czy do tak przedstawionego porządku macie państwo uwagi? Bardzo proszę, starosta wolsztyński Janusz Rączkowie. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Do porządku obrad wnoszę wniosek o zmianę kolejności podejmowania uchwał, a mianowicie w punkcie 5 podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu wolsztyńskiego na lata 2016-2024, a w punkcie 6 podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej powiatu wolsztyńskiego na 2016 rok. Artykuł 230 ustęp 6 ustawy o finansach publicznych mówi o tym, iż uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową, w związku z czym wnoszę o zmianę kolejności podejmowania uchwał na 2016 rok. Dziękuję. Dziękuję. Ja jeszcze gwoli wyjaśnienia dodam, że dyskutowaliśmy na ten temat dzisiaj na posiedzeniu Komisji Budżetowej, zastanawiając się, jak należy interpretować słowa nie później, czy jednoznacznie ze sformułowaniem przed podjęciem uchwały budżetowej, czy to słowo nie później można rozumieć, że jeżeli jest na tej samej sesji podejmowana jedna i druga uchwała, to można to traktować jako nie później, ale dla względów bezpieczeństwa wydaje mi się, że ta zamiana kolejności ma określony sens. Dlatego poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za zmianą kolejności uchwał, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że jednogłośnie radni poprawkę zaakceptowali. Proszę bardzo, radny Antoni Janik. Dziękuję. Wysoka Rado, wracam do mojego wniosku sprzed kilku już miesięcy powtarzanym na każdej sesji o podjęcie uchwały w sprawie udziału przedstawiciela opozycyjnego klubu radnych w posiedzeniach zarządu. Ja dostałem dzisiaj tuż przed sesją odpowiedź na moje pytania zadawane już od półtora miesiąca. To jest za mało czasu oczywiście, żeby to przeanalizować, ale już wstępnego oglądu wynika, że mamy do czynienia ze złą wolą. Nie chce się dopuścić przedstawiciela opozycyjnego klubu, żeby za dużo nie wiedział, co się naprawdę dzieje na posiedzeniach zarządu. Argumentacja, uzasadnienie przytoczone przez pana starostę jest niezgodne ze statutem. Statut mówi co innego, także do sprawy trzeba by wrócić, bo tak nie może być. Albo znamy statut i go przestrzegamy na tyle chociażby, że pozwalamy na pewne rzeczy, żeby radny mógł wykonywać swoje obowiązki zgodnie z ustawą i złożonym ślubowaniem, albo mamy do czynienia z działaniem na szkodę interesu publicznego. I druga sprawa, to jest mój wniosek o przełożenie procedowania i głosowania nad uchwałami w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwały budżetowej na przyszły rok na przyszłą sesję, tą styczniową. Jest ciągle niewyjaśniona sprawa szpitala, przyszłości szpitala, tego wszystkiego, co nas tam jeszcze czeka. I przed ujawnieniem, bo sądzę, że ta sprawa jest już na tyle rozpoznawalna, że można by tutaj dzisiaj o tym mówić, ale no widocznie znowu mamy się dowiedzieć na samym końcu, a mianowicie chodzi o kosztorys. Kosztorys związany z dostosowaniem i rozbudową szpitala. Dalej następny jakiś wniosek, który będzie z tego ewentualnie wynikał, gdyby się okazało, że nie stać nas na to przedsięwzięcie, że nie mamy na to środków,
no może paść tu wniosek o przyjęcie prowizorium budżetowego do czasu wyjaśnienia tych spraw. Ciągle drepcemy w miejscu, ciągle jesteśmy manipulowani tutaj na różne sposoby. Nie odpowiada się nam na pytania, a pytania, jeżeli już po miesiącach padają, te odpowiedzi padają, to są wymijające i nie pozwalają na zajęcie przez radnego właściwego tutaj stanowiska, które by wyrażało troskę o interes publiczny. Panie Przewodniczący, proszę o przegłosowanie moich wniosków. Dziękuję. Zanim poddam pod głosowanie i przypomnę wnioski pana radnego, mam pytanie do pana starosty. Czy mamy przedstawiciela Kancelarii Prawnej na dzisiejszej sesji? Tak, będzie dzisiaj przedstawiciel, ale nie wiem, może ma pani dzisiaj dyżur, także przyjedzie, nie wiem, może jakieś względy drogowe, nie wiem. W każdym razie dzisiaj rano rozmawiałem z panią mecenas, będzie. Dobrze. Poddaję pod głosowanie pierwszy wniosek pana radnego Antoniego Jadnika o rozszerzenie porządku obrad, o podjęcie uchwały w sprawie rozszerzenia składu zarządu o udział przedstawiciela posiedzenia zarządu, nie składu zarządu, źle sformułowałem, o udział przedstawiciela opozycyjnego klubu radnych w posiedzeniu zarządu. Kto jest za wnioskiem, proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 17 radnych, 3 głosami za, przy 14 przeciw. Wniosek nie uzyskał bezwzględnej większości. Drugi wniosek. Wniosek, myślę, że mogę sformułować pana tylko w jeden oczywisty sposób, jako wykreślenie z porządku dzisiejszej sesji podjęcie uchwał w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na rok 2016, czyli w punkcie 7, podpunkt 5 i 6, tak? To należy rozumieć i w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za wnioskiem pana radnego Antoniego Janika? Proszę podnieść rękę. Raz, dwa. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za wnioskiem głosowało 2 radnych. 2 radnych wstrzymało się od głosu. 13 radnych było przeciw i ten wniosek również nie uzyskał wymaganej bezwzględnej większości. Czy są jeszcze inne wnioski? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem porządku obrad 17 sesji ze zmianą przyjętą dotyczącą kolejności podejmowanych uchwał? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa. Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że za przyjęciem porządku obrad głosowało 15 radnych, 2 radnych było przeciw. Tym samym Rada przyjęła porządek obrad 17 sesji. Przystępujemy do realizacji kolejnego punktu. W punkcie trzecim mamy punkt, który zgodnie ze statutem musi być zawsze w porządku obrad. Ten punkt nosi brzmienie przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Jednakże chciałem państwa poinformować, że zwróciła się do mnie z pismem pani inspektor Danuta Skrzypczak z prośbą o wyrażenie zgody, aby protokół z tej poprzedniej sesji ze względu na krótki okres, w tym przerwę świąteczną, przyjąć na najbliższej sesji styczniowej. W związku z powyższym przyjmowanie protokołu z poprzedniej sesji staje się bezprzedmiotowe. W punkcie czwartym mamy interpelacje i zapytania radnych. Bardzo proszę, kto z radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę, radny Antoni Janik. Dziękuję. Wysoka Rado, tak jak już wspomniałem, odpowiedzi, które uzyskałem, są niepełne, wymijające i niezgodne z obowiązującym stanem prawnym. I dlatego też cały ten pakiet odsyłam, panie starosto, do ponownego
opracowania, bo to już z tego powstaje książka, do ponownego opracowania i naprawdę rzetelne, zgodne z prawdą i stanem prawnym opracowanie tych odpowiedzi, bo jako radny nie mogę funkcjonować w jakiejś mgławicy, w której nic nie widać, nic nie słychać, nic nie wiadomo, o co tak naprawdę chodzi. Tam do tego jeszcze bym dodał pytanie. W związku z... Zanim pan zada pytanie, tak. Chciałbym w tym miejscu zwrócić się do pana. Jeżeli uważa pan działanie starosty za niezgodne z prawem, może pan złożyć skargę na działalność starosty, która jest rozpatrywana w stosownym trybem w oparciu o statut. W szczególności również też kwestii dotyczących terminu udzielania odpowiedzi. Także takie prawo panu przysługuje, panie radny. Dziękuję. Wysoka Rado, ja no jestem świadomy tego, że to nic nie da. Tu bez wystąpienia o pomoc zewnętrzną ja w tym składzie niczego tu nie załatwię. Zawsze będzie wynik głosowania tak jak widzę. I to mi daje pełną tutaj świadomość, że zwracanie się do Wysokiej Rady o naprawę tego stanu rzeczy, to nic nie da. Będziemy tak się w tym własnym sosie kisić i tak nam zleci cała kadencja. Jeszcze daję szansę na opamiętanie. Ale jeżeli to nie zaskutkuje pozytywnymi działaniami, to ja będę musiał się zwrócić o pomoc zewnętrzną. Są dzisiaj już warunki takie, że tej pomocy udzielą, że pomogą, że zrobimy wreszcie atmosferę, oczyścimy atmosferę i zaczniemy pracować dla dobra mieszkańców naszego powiatu. Panie radny, czy ma pan jeszcze jakieś pytanie lub interpelacje w tym punkcie? Tak, mam bardzo pytanie, proszę. Mianowicie chodzi też oczywiście o szpital, bo ciągle to jest beczka bez dna. Mam pytanie, ilu tak naprawdę pracuje chirurgów w szpitalu? Ilu spośród nich bierze udział w operacjach, przeprowadza operacje? Pytam o to, bo przyglądając się bliżej tej organizacji szpitala, stwierdzam, że jest wiele nieprawidłowości i tu nasuwa się logiczny wniosek, że statut szpitala powinien być, stan organizacyjny zmieniony, status szpitala powinien być zmieniony. A więc pytaniem jest, ilu jest chirurgów i ilu z nich naprawdę bierze udział w operacjach. Pytanie o strukturę wydatków osobowych według grup zawodowych. Na to nie mam, nie znalazłem tu odpowiedzi. Po tym, co zostało ujawnione w internecie, wynika, że lekarze, 50 lekarzy dostali podwyżki tam po ponad 1000 zł, a pielęgniarki po 6 tam przecinek. Sprawa wymaga wyjaśnienia, ile tak naprawdę poszczególne grupy zawodowe nas kosztują i co ma tak rzeczywisty wpływ na ciągle rosnące koszty osobowe. Następne pytanie, kiedy zostanie przedłożony Radzie Powiatu program restrukturyzacji szpitala? Bez restrukturyzacji nie będziemy w stanie tego szpitala dostosować. Te koszty są za duże, ciągle rosną, mówię o kosztach osobowych. I te ostatnie, to na co się przed chwilą powołałem, ta informacja w internecie, z analizy tego materiału wynika, że te koszty już wyniosły za 8 miesięcy na poziomie 85% i ciągle rosną. No, granicą jest 100%, no ale i ku temu to chyba zmierza. Resztę pytań, które mam wynotowane, to się powtarza z tego, co pytałem wcześniej i proszę naprawdę o rzetelną informację, bo ja mam tu w tej chwili
w tych odpowiedziach na piśmie mam dowody winy. Dowody winy określonych osób, które no, działają bezprawnie i lekceważą i interes publiczny, i radnych, którzy mają działać na rzecz dobra wspólnego. Dziękuję. Proszę, co? Panie przewodniczący, panie starosto, mam zapytanie innej materii. Chodzi o relację, o drogę powiatową relacji Kębłowo do granic drogi wojewódzkiej przez miejscowość Stradyń. W 2012 roku bodajże z kolegą tutaj obecnym radnym Michałem Nowakiem składaliśmy interpelację dotyczącą remontu tej drogi, bo ona i przez okres tych 3 lat, głównie dlatego, że zostało wykonane wiele inwestycji, czyli mam tu na myśli głównie kanalizację, ta droga uległa dalszemu pogorszeniu. W obecnym stanie jest bardzo dużo zapadnięć po studzienkach kanalizacyjnych i w związku z tym zwracam się z prośbą o jak najrychlejsze ratowanie tej nawierzchni, która jeszcze jest w tej chwili do jakiegoś tam utrzymania stanu takiego, żeby to mogło jeszcze funkcjonować. Tak bym to określił. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Radny Janusz Pruskowiak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zgłosić 3 zapytania, właściwie 1 interpelację. Dzisiaj otrzymałem odpowiedź od pana starosty, że strategia, uaktualniona strategia będzie w starostwie powiatowym do końca roku bieżącego. Dlatego moja interpelacja, że prosiłbym, aby 31 grudnia tę uaktualnioną strategię przesłać na konta mailowe radnych, a jeżeli jest to niemożliwe, to chociażby ja poprosiłbym, żeby otrzymać ją w wersji papierowej. Po pierwsze. Po drugie, przeczytałem na stronie internetowej, zresztą było to wcześniej zapowiadane, że inwestycja dotycząca ciągu pieszo-rowerowego na ulicy Lipowej jest już odebrana. Chodzi o odbiór techniczny. Wybrałem się tam, żeby to dokładnie zobaczyć. No mam sporo uwag do tego i trochę się dziwię, że ten odbiór tak przeszedł lekkim sumptem. Mam kilka uwag, króciutko tylko powiem, chociażby jeżeli chodzi, no wiem, że specyfikacja mówi o tym, że chociażby fuga między jedną a drugą kostką to jest maksymalnie 5 mm, bardzo często tam jest większa odległość. Uważam, że źle są osadzone i wykończone studzienki telekomunikacyjne na tej ścieżce, a nawet w pewnym momencie jest taka wyrwa, co grozi wypadkowi, jeżeli chodzi o przejazd rowerów. Nie podoba mi się wykończenie wjazdów do posesji działających na zasadzie podsypania ziemią przy każdym deszczu. Zrobi się tam także dosyć spora wyrwa. No i też wydaje mi się, że powinno się odpowiednio ten ciąg pieszo-rowerowy zakończyć, bo tak jak pamiętam, mówiliśmy na sesji, żeby było połączenie między tą stroną ulicy Lipowej, a drugą stroną ścieżki rowerowej, która idzie na Komorowo. Nasz ciąg pieszo-rowerowy kończy się właściwie w krzakach, jakąś taką górką w połowie pasów, które myślę będą, w połowie przejścia dla pieszych, które będą chyba oznakowane jeszcze, żeby był przejazd na drugą stronę ulicy, ale tak się nieszczęśliwie kończy, że praktycznie biorąc ten rower wyląduje w krzakach, nie ma takiego płynnego połączenia. Myślę, że to są takie kosmetyczne właściwie sprawy, ale wydaje mi się, że dla dobra mieszkańców, a przede wszystkim rowerzystów trzeba by było to wykończyć. No i trzecie moje pytanie, prosiłbym o skierowanie mojej interpelacji właściwie do Urzędu Miejskiego w Olsztynie, dlatego że rowerzyści pytają się mnie, dlaczego mała obwodnica, czyli połączenie między ulicą Lipową a drogą 305, mimo że w połowie jest ciągiem pieszo-rowerowym, na całości nie jest. Jest dopuszczony do użytku rowerzystów tylko część, a druga część, mimo że jest oznakowana już pod ruch rowerowy, to jednak do tego użytku nie jest przeznaczona. I chciałem się zapytać, czy można było zrobić tak, żeby cała ta mała obwodnica była przeznaczona, przejezdna dla rowerów. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Pan Jan Koziołek. Ja mam taką, chciałem przypomnieć tylko, że na poprzedniej sesji otrzymaliśmy informację, że wszyscy otrzymają odpowiedź na interpelacje złożone na poprzedniej sesji. Nie otrzymaliśmy takiej informacji i ja bym prosił, abyśmy no, mogli otrzymać, bo ja było kilka takich rzeczy, na które ja byłem mocno zainteresowany i ja nie mam odpowiedzi i trudno mi coś na ten temat powiedzieć, nawet gdybym dzisiaj chciał złożyć interpelację. Dziękuję.
Dziękuję. To znaczy ja też zabierałem głos w tej sprawie na ostatniej sesji i oczywiście myślę, że każdy z radnych zainteresowany jest, aby każda interpelacja i każde pytanie, obojętnie z jakich ust nie byłoby składane, chciałby uzyskać odpowiedź na tę informację, bo to wzbogaca jak gdyby zasób wiedzy poszczególnych radnych, dla których to jest, że tak powiem, jak gdyby ustawowy obowiązek. Natomiast odnosząc się do sensu stricto paragrafu 38 statutu, który mówi się o tym, że chociażby w kwestii zapytań, że zapytania formułowane są pisemnie na ręce przewodniczącego rady lub ustnie w trakcie sesji rady, jeżeli bezpośrednia odpowiedź na zapytanie nie jest możliwa, pytany udziela odpowiedzi pisemnej w terminie 14 dni. No owszem, uzyskaliśmy taką odpowiedź pisemną i teraz pytanie do pani mecenas, czy na tej sesji następnej, jeżeli w okresie międzysesyjnym radny uzyskał taką odpowiedź, starosta powinien tą odpowiedź odczytać, czy też w jaki sposób ją przekazać, czy powinna ta odpowiedź pisemna dotrzeć do wiadomości pozostałej rady, jak zadośćuczynić potrzebie spełnienia tego, do którego, że tak powiem, jesteśmy jako radni zobligowani w pewnym sensie. Badana indywidualnie przez konkretną osobę, tak, konkretnego radnego i została udzielona mu na piśmie, no to z żadnego przepisu nie wynika, tak, że pozostali radni, jeżeli nie zażądali oczywiście również doręczenia, mają obowiązek dostać albo że interpelacja wraz z odpowiedzią udzieloną na interpelację ma być odczytana na sesji. Pan starosta, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, jak najbardziej podzielam tutaj zdanie pana Jana Koziołka, ale też chciałbym nawiązać do prośby pana przewodniczącego rady z uwagi na to, że tak jak przygotowanie protokołu sesji, też wiele odpowiedzi wymagało informacji z poszczególnych jednostek. I tutaj nie chciałbym mówić, sam osobiście też mówiłem, że będą to przekazane informacje do wszystkich radnych. Dlatego nie widzę żadnego problemu tutaj, myśląc o tym, że państwo otrzymacie, na pewno otrzymacie, tylko że ten okres zakład między świętami i patrząc na państwa troskę, to chciałbym też, aby te informacje były w miarę rzetelne. Dzisiaj otrzymaliśmy dopiero ze szpitala, pani Marto, tak? I tutaj mamy naprawdę, no jest ten okres taki przeświąteczny. Na pewno, jeżeli radni życzą sobie, wszystkie interwencje będą na skrzynki przesyłane zgodnie z statutem i terminem. Proszę tutaj, mówię, biorę to na siebie, że ten okres międzyświąteczny, a też na pewno, mówię, musimy mieć sprawozdania czy informacje z innych jednostek. Także proszę bardzo tutaj w tym dniu dzisiejszym tak troszeczkę przyjąć to z uwagi na ten okres przeświąteczny, ale na pewno to się już nie powtórzy i będziecie państwo otrzymywali wszystkie interpelacje na piśmie bądź też na pocztę mailową. Tak? Dziękuję. Proszę radny Janusz Bruskowiak. Panie Przewodniczący, taka mała sugestia. Ja myślę, że tutaj moglibyśmy skierować taką prośbę do Komisji Statutowej, żeby tam się pojawił taki stosowny zapis, że te interpelacje, które są udzielane na piśmie, powinny być odczytane na sesji i wtedy nie będzie problemów formalnych. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że takich wniosków z posiedzeń, chociażby przez ten okres, który tego mijającego roku, mamy też więcej i po to, żeby usprawnić działalność i pracę Rady, myślę, że one będą przez Komisję z pewnością statutowo rozpatrywane. Radny Ryszard Kur. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja z pytaniem do pana starosty. Bardzo się cieszę, że nowa forma pomocy prawnej dla mieszkańców, tak zwana nieodpłatna pomoc prawna, znalazła również uznanie u pana wojewody, który przekazał nam jako samorządowi powiatowemu określoną kwotę ponad 123 tysięcy złotych na rok 2016. Tak rozumiem, że to jest roczna dotacja, prawda? Ja mam takie pytanie i prosiłbym o ustosunkowanie się niekoniecznie w tej chwili, w jaki sposób ta pomoc prawna i przez kogo będzie świadczona. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan Jan Koziołek. Ja mam prośbę, ponieważ niektórzy radni otrzymali odpowiedzi na interpelacje. Czy jest możliwość, aby te odpowiedzi na interpelacje również uzyskali radni? Dziękuję. To już o tym, ja już mówiłem. Nie ma problemu. Tak, tak. Proszę, kto jeszcze chciałby się zwrócić z interpelacją lub zapytaniem? Nie widzę, zatem pozwólcie, że ja na koniec zwrócę się z zapytaniem do pana starosty.
Przed świętami zarówno w prasie, jak i na naszej stronie internetowej ukazały się życzenia świąteczne, które były podpisane, sygnowane przez starostę, burmistrza, wójtów. W tradycji 16-letniej zawsze te życzenia były również w imieniu radnych i dlatego nie chcąc być jako rada pominięte, myślę, że też państwo by sobie tego nie życzyli. Przygotowaliśmy takie życzenia i przekazałem odpowiedniej komórce z prośbą o umieszczenie ich już tylko i wyłącznie na stronie internetowej, żeby nie pociągało to za sobą dodatkowych kosztów. I mam pytanie do pana, panie starosto, czym pan kierował się, odmawiając umieszczenia tych życzeń na stronie internetowej? Wyczerpaliśmy punkt czwarty, w związku z tym przechodzimy do punktu piątego. To jest sprawozdanie z działalności zarządu powiatu i starosty w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, pan starosta Janusz Frąckowiak. Bardzo dziękuję. Sprawozdanie z realizacji uchwał Rady Powiatu Bożnickiego oraz pracy zarządu powiatu i starosty w okresie międzysesyjnym od 16 do 19 grudnia 2015 roku. Uchwały podjęte przez Radę Powiatu na poprzedniej sesji przesłano do organów nadzoru Wojewody Wielkopolskiego i Regionalnej Izby Rachunkowej. Uchwały wymagające publikacji w Dzienniku Urzędowym zostały przesłane do redakcji dziennika i są już opublikowane. Treść uchwał jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu odbył dwa posiedzenia, z tym jedno w dniu dzisiejszym. Dnia 16 grudnia bieżącego roku z udziałem starosty dokonano odbioru prac wykonanych na kościele w Kopanicy. Środki na realizację zadania w wysokości 58 800 zł zostały pozyskane z budżetu państwa. W ramach inwestycji został naprawiony częściowo wykonany nowy dach na wieży kościoła przez biterium i dwóch zachrystiach. Obiekt został zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Zakończono także pracę polegające na usunięciu nieprawidłowości w stanie technicznym budynku Starego Młyna w Przemęcie. Środki na realizację również w wysokości 25 000 zostały przyznane z budżetu państwa. Inwestycja polegała głównie na zabezpieczeniu obiektu przed dostępem osób trzecich. Uporządkowano również i ogrodzono teren przy budynku, zabezpieczono otwory okienne oraz wyremontowano przeciekający dach. Te dwie sprawy dotyczą tak kościoła w Kopanicy, tak jak też młynów w Przemęcie. Było to podyktowane jak i nakazem konserwatora, jak i spraw PEPOSZ, tak i też nadzoru budowlanego. W związku z czym chciałem tego miejsca też podziękować pracownikom, którzy przyczynili się do tego z Wydziału GN, do tego, aby pozyskać te środki od wojewody. Te zabytki są zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, a mieliśmy przykład w Kopanicy, że dostały się osoby i podpaliły strop balkonu, dlatego też nie ma tam dostępu i te zabytki są w tej chwili tak przystosowane, że nie ma do niego dostępu i przede wszystkim nie niszczeją. W dniu 18 grudnia wziąłem udział w odbiorze wykonanych prac oczywiście. W 18 grudnia w Centrum Rekreacyjno-Rozrywkowym Fala Park w Olsztynie odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu plastycznego pod tytułem Dom z sercem, zorganizowanego przez PCPR w Olsztynie. Celem konkursu było propagowanie i rozpowszechnienie idei rodzicielstwa zastępczego. Uroczystego wręczenia dyplomów i nagród dokonali starosta olsztyński, jak i pan wicestarosta Piotr Krajewski oraz pani kierownika PCPR, pani Anna Białek. Po uroczystym ogłoszeniu wyników oraz rozdaniu dyplomów i nagród wszystkie dzieci wraz z opiekunami mogły skorzystać między innymi z słodkiego poczęstunku, sali zabaw czy ścianki spinaczkowej. Również 18 grudnia w Fala Park odbyło się pierwsze spotkanie mikołajkowe dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz Domu Dziecka Droga w Olsztynie. W spotkaniu również uczestniczyły wcześniej wymienione osoby, opiekunowie zastępczy dzieci i młodzież przebywająca w rodzinach zastępczych oraz Domu Dziecka Droga w Olsztynie. Uczestnicy spotkania mieli możliwość korzystania ze wszystkich atrakcji Fala Park. Główną atrakcją, szczególnie dla najmłodszych, była wizyta Świętego Mikołaja, który dla wszystkich dzieci miał przygotowane prezenty. Honorowy patronat spotkaniem mikołajkowym objął starosta olsztyński. 21 grudnia bieżącego roku odbył się odbiór techniczny zadania pod nazwą przebudowa ciągu pieszo-rowerowego przy ulicy Lipowej w Olsztynie. W ramach inwestycji ułożono około 450 metrów bieżących nowej kostki brukowej. Prace zostały wykonane przez firmę Inframar S.A. spółka z Nowej Wsi za kwotę 123 722 zł 40 groszy. Inwestycja została zrealizowana wspólnie z gminą Olsztyn, która współfinansowała w 50% zadanie i z tego miejsca bardzo dziękuję gminie Olsztyn.
Inne ważniejsze tematy realizowane przez Zarząd Powiatu na posiedzeniach w okresie medycyny to zapoznanie się z informacją dotyczącą wysokości kontraktu SPZOS w Olsztynie z Narodowego Funduszu Zdrowia na 2016 rok. Powyższy materiał radni otrzymali pocztą elektroniczną, tak? To tutaj na wniosek pana Leszka Rubacha, aby przesłać to też wszystkim radnym. Na prośbę dyrektora SPZOS w Olsztynie Zarząd Powiatu spotkał się z projektantem, autorem rozpracowywanej dokumentacji na rozbudowę i modernizację szpitala w Olsztynie. W spotkaniu udział wziął dyrektor i zastępca dyrektora SPZOS w Olsztyn. Zarówno dyrektor, jak i projektant poruszyli sprawy związane z terminem ukończenia wspomnianej dokumentacji projektowej. Zapoznanie się z przygotowaniami projektami uchwał i zatwierdzenie materiałów na dzisiejszą sesję Rady Powiatu. Analiza wniosków Komisji Rady Powiatu i przekazanie do realizacji według właściwości. W okresie medycyjnym starosta olsztyński brał udział również w różnego rodzaju spotkaniach tradycyjnych przedświątecznych. Było to m.in. spotkanie wigilijne Komendy Powiatowej Policji w Olsztynie, spotkanie wigilijne Stowarzyszenia Aktiv, spotkanie wigilijne Klubu Grom w Olsztyniak, a także spotkanie wigilijne pracowników Starostwa Powiatowego w Olsztynie i jednostek podległych powiatowi. W dniu 17 grudnia odbyło się uroczyste podsumowanie roku sportowego w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu. W dniu 21 grudnia odbył się w Szkole Muzycznej w Olsztynie koncert kolęd. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś z radnych chciałby się zwrócić z zapytaniem do przedłożonego sprawozdania? Proszę, Stanisław Jasik. Dziękuję uprzejmie, panie przewodniczący. Panie starosto, czy pan byłby tak uprzejmy rozszerzyć może trochę informację na temat spotkania państwa zarządu z dyrektorem, projektantem, autorem opracowanej dokumentacji na rozbudowę szpitala, dlatego że jesteśmy prawie już pod koniec roku, a on miał określony termin do końca stycznia i pytanie moje, czy zmieści się w tym terminie, jak nie wiem, czy w ogóle już wam trochę powiedział na temat kosztorysu i wiele, wiele innych spraw. Jeżeli pan byłby tak uprzejmy, to bardzo bym prosił o rozszerzenie tego tematu. I drugie pytanie chciałbym zapytać, i w jaki sposób została inwestycja, która była realizowana wspólnie z gminą Olsztyn, w jakim procencie została współfinansowanie, to znaczy o ten chodnik pieszo-rowerowy. To dobrze się stało, że gmina Olsztyn i starostwo razem podzieli te zadanie. I moje pytanie, jak, czy na połowę podzieliliście koszty, czy w jakimś tam procencie? Dlatego, że no, każdy pieniądz się po prostu liczy. Jeżeli było można, to bardzo bym prosił, żeby pan starosta był tak uprzejmy odpowiedzi na te dwa pytania. Dziękuję. Bardzo proszę pana starostę. Jeżeli chodzi o kwestię dotyczącą chodnika, zaczniemy od drugiego punktu. Było to wsparcie finansowe dotyczące 50% tej inwestycji. Kwota zapłacona jest 123 772,40 zł. Wychodzi to kwota 61 886,20 zł na każdą ze stron. Olsztyn dofinansował to w pierwszej fazie 65 tysięcy. I zwrot przesłaliśmy do Olsztyna w kwocie 3 113,80 zł. Jeżeli chodzi o kwestię pobytu na prośbę pana dyrektora projektanta, oddam głos panu wicestaroście, który odczyta protokół, który został dzisiaj oczywiście też podpisany z zarządu. Panie przewodniczący. Bardzo proszę. Dziękuję. Pan starosta oddał panu głos. 22 grudnia odbyło się posiedzenie zarządu, gdzie w części tego posiedzenia uczestniczył dyrektor SPZOS w Olsztynie, pan Krzysztof Albiński, zastępca dyrektora do spraw lecznictwa Zbigniew Rabiega oraz poproszony przez dyrektora projektant Tomasz Drożdżyński. Oprócz tego, że dyrektor SPZOS w Olsztynie przekazał członkom zarządu sprawozdanie F01, to głównym elementem i punktem tej części posiedzenia była sprawa projektu dotyczącego przystosowania szpitala do norm wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia. Na prośbę dyrektora uczestniczący w posiedzeniu projektant Tomasz Drożdżyński reprezentował sam biuro projektowe, którym kieruje.
I to biuro projektowe Tomasza Drożdżyńskiego wygrało przetarg na wykonanie dokumentacji przebudowy i rozbudowy szpitala w celu dostosowania do wymagań rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Termin wykonania powyższej dokumentacji zgodnie z umową upływa 28 stycznia 2016 roku wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę. Projektant Tomasz Drożdżyński poinformował o propozycji innych rozwiązań z zakresu klimatyzacji i wentylacji bloku operacyjnego od tych, które zostały wcześniej przyjęte, ale mogłoby to skutkować przedłużeniem terminu na wykonanie projektu przebudowy, rozbudowy szpitala. Starosta wolsztyński zadał pytanie, czy termin styczniowy wywiązania się z zawartej umowy jest terminem zagrożonym przy jego realizacji bez przyjęcia do wykonania przedstawianych na tym spotkaniu nowych propozycji dotyczących klimatyzacji. Projektant potwierdził, że jest taka obawa. Projektant potwierdził, że zgodnie z specyfikacją zamówienia ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 10 czerwca bieżącego roku pod numerem 139 520-2015 realizowany projekt mieścić się będzie w kwocie realizacji inwestycji maksymalnie do 15 milionów złotych brutto. Dyrektor Krzysztof Albiński zobowiązał przed zarządem powiatu wolsztyńskiego projektanta Tomasza Drożdżyńskiego, aby propozycje nowych rozwiązań, jak też powody i szczegółowe uzasadnienie przedłużenia terminu przedstawił na piśmie. Tak wygląda protokół z posiedzenia zarządu, w którym uczestniczył starosta Janusz Frąckowiak, wicestarosta Piotr Krajewski, Łucja Olejniczak, członek zarządu, i Leszek Rubach, członek zarządu, i został przez powyższe osoby, jak też i nieobecnego Tadeusza Mąkosę podpisany. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, Ryszard Kurz. Panie Przewodniczący, ja mam taką gorącą prośbę, jeżeli jest to oczywiście możliwe, a myślę, że jest, abyśmy kopię tego dokumentu otrzymali jako radni. Dziękuję. Kopię protokołu ze spotkania z projektantem, tak? Tak, panie Szanowny Zarządu. Dobrze. Tadeusz Mąkosa, proszę. Panie Przewodniczący, Pani, Panowie Radni, ja chciałem zwrócić uwagę na rzecz może mało istotną w tym wystąpieniu pana starosty, dotyczącą zabezpieczenia obiektu byłego kościoła ewangelickiego w Kopanicy. Czemu podkreślam to, że może mało znaczącą rzecz? Bo obiekt ten od czasów powojennych w zasadzie nie było pomysłu na to, co z nim uczynić. Zabrakło wspólnoty, która by do niego uczęszczała, i dlatego o ile w pierwszych kilkudziesięciu latach służył celom gospodarczym, o tyle od przemian, jakie zaczęły się w Polsce pod koniec lat 80. do dziś stoi zamknięty, i były momenty, że ulegał dewastacji. Proszę Państwa, to jest przykład obiektu już zabytkowego, wpisanego do rejestru zabytków w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Został zabezpieczony z pieniędzy pozyskanych od pana wojewody, i w moim przekonaniu jest to dobry przykład, jak potrafimy mimo upływu wielu lat od czasu rozstania się dwóch społeczności narodowościowych, dwóch społeczności wyznaniowych, odnieść do dziedzictwa kulturowego. Przykład taki wcześniej dała gmina Przemęt, adaptując bodajże kościół poewangelicki w Kasztorze, który celom kulturowym dzisiaj służy. Jeszcze wcześniej, tuż po wojnie, w Wolsztynie ewangelicki kościół
dzisiaj służy społeczności katolickiej. Ja myślę, że poprzez zabezpieczenie tego obiektu może i w gminie Siedlec przyjdzie czas, że znajdzie się formuła dobra na wykorzystanie kubatury tego obiektu i też dobrym celom służyć będzie. A goście z zagranicy, dokładniej z Niemiec, przyjeżdżający tutaj, przyglądają się temu, jak z tym dziedzictwem europejskim, kiedyś mówiliśmy na to obiekty poniemieckie, poewangelickie, dzisiaj się to bardziej uczenie nazywa, bardziej koncyliacyjnie, dziedzictwo europejskie, co my potrafimy z tym zrobić. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Proszę, Antoni Janik. Proszę bardzo. Tak, do wypowiedzi pana radnego. Ja bym się tym specjalnie nie przejmował, bo Niemcy równali z ziemią wszystkie nasze zabytki i mają wiele na sumieniu, wiele spraw jest tutaj nierozliczonych, niezałatwionych i bądźmy gospodarzami w swoim domu i żądajmy od tych, którzy nam tyle krzywdy wyrządzili, żeby się zachowywali wreszcie jak ludzie, a nie jak zwierzęta. Dziękuję. Dziękuję. Czy odnośnie protokołu? Proszę, Stanisław Piesik. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie starosto, zasmucił pan mnie trochę, ponieważ, tak mówiąc uczciwie i szczerze, to nic nie wiem. Bo powiedział pan, że architekt powiedział, czy projektant, że termin jest zagrożony. Ale czy to na dłuższy okres czasu? Czasu naprawdę już dużo nie mamy. I w związku z tym miał przygotować wszystko do pozwolenia na budowę wraz z kosztorysami, dokumentacją i tak dalej, i tak dalej. On dzisiaj przychodzi, wam pokazuje, że można coś zmienić i zmienić koszty. To moim zdaniem to jest chore cholera. No. I dlatego no, nie jesteście państwo trochę zaniepokojeni. A co będzie, jak mówię, będziecie tam, trochę słowa podejdą emocjonalnie i w związku z tym to wszystko rzuci. I co wtedy? Jest to dobrze zabezpieczona ta umowa i która jest na przygotowanie całej dokumentacji, bo mówię, czasu naprawdę już jest niedużo. W związku z tym każdy jeden dzień pójdzie na wagę złota, a my obowiązkiem naszym jest przystosować szpital do wymogów unijnych, czy nam się podoba, czy nie. On tak podchodzi, tak sobie, no może 15 milionów, to co to jest? Za coś bierze pieniądze, albo przygotował dokumentację, albo kosztorys, albo nie. Jeżeli nie przygotował, to niech nic nie mówi. Zanim oddam głos panu wicestaroście, odnośnie się pytania, myślę, że jakakolwiek decyzja, która byłaby skłaniała się do wyrażenia zgody na wprowadzenie jakichkolwiek zmian, wydaje mi się za decyzję szkodliwą, bo jest to przyzwolenie na to, aby renegocjować termin oddania do użytku tego projektu wraz z pozwoleniem na budowę. To tak jest moje jak gdyby stanowisko. Proszę panie wicestarosto. Panie przewodniczący, panowie radni, zarząd nie podjął żadnej decyzji w tej mierze. Odbyło się spotkanie na wniosek dyrektora SPZOZ w Olsztynie, pana Krzysztofa Albińskiego. Zgodnie z specyfikacją istotnych warunków zamówienia na wykonanie projektu przebudowy i rozbudowy szpitala, projekt i zawartą z tymi warunkami umową wynika z niej jasno, że w dniu 28 stycznia powinniśmy mieć informację, że dyrektor szpitala uzyskał albo została mu przedłożona projekt z ostateczną decyzją o pozwolenie na budowę w celu wykonania robót budowlanych wynikającą z tejże specyfikacji. Ale też ta dokumentacja projektowa zgodnie z tą specyfikacją powinna mieć projekt mieszczący się w kwocie realizacji inwestycji maksymalnie do 15 milionów złotych brutto, co cytuję z wydruku z Biuletynu Zamówień Publicznych, który został wydrukowany na stronie internetowej
w dniu 10 czerwca bieżącego roku. Jak podkreślam, spotkanie odbyło się na wniosek dyrektora i pan Drożdżyński, projektant, został poproszony o wizytę na prośbę pana dyrektora. Na dzień dzisiejszy pan dyrektor oczekuje wyjaśnień od pana projektanta. Zarząd potwierdził swoje obawy, że sprawa przedstawiania założeń do nowego projektu, w cudzysłowie nazwę, nowego projektu wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń, zwłaszcza bloku operacyjnego, była wybiegiem, by to zarząd powiatu wolsztyńskiego przychylił się do tego wniosku. Trudno nam wyobrazić sobie sytuację, by w procesie projektowania obiektu, gdzie istotną rolą w fazie wstępnej, według mojej wiedzy, a powiem, że nie jestem fachowcą, jest określenie przestrzeni, którą dany obiekt będzie zajmował, czyli ścian zewnętrznych, ścian nośnych, punktów konstrukcyjnych, by w tych podstawowych założeniach nie umieszczać tam ciągów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, by nie określać wysokości, by przy dzisiejszym budownictwie umieszczać kanały klimatyzacyjne i wentylacyjne w sufitach, by nie móc realizować tego projektu dalej. Uważamy, że nastąpiła sytuacja, w której nastąpiła próba przeniesienia odpowiedzialności na zarząd powiatu wolsztyńskiego za być może mogące mieć miejsce sytuacja przekroczenia tego terminu. Ale to rolą dyrektora jako osoby zarządzającej szpitalem SPZOZ w Olsztynie i osoby podpisującej umowę między SPZOZ w Olsztynie a projektantem jest dopilnowywanie realizacji tej fazy projektu. Dziękuję. Dziękuję. Co do tego, że projektant szuka furtki wyjścia z sytuacji takiej, wiedząc, że wykonanie tejże umowy i dotrzymanie terminu jest nierealne, i to mówię z pełną odpowiedzialnością, patrząc w oczy pani Ewy, bo chcąc uzyskać prawomocną decyzję, to trzeba tą decyzję uzyskać co najmniej 14 dni przed. Nie sądzę, żeby projektant był tak daleko, jeżeli dziś mówi się jeszcze o rzeczach, które stanowią dość duży znak zapytania. Ale dla mnie jest coś zupełnie bardziej niepokojącego, a wręcz nawet użyję dosyć mocnego słowa szokującego. I mam pytanie, kto podjął decyzję, aby umieścić w specyfikacji nieprzekraczalną kwotę realizacji inwestycji na poziomie 15 milionów złotych. Czyja to była decyzja? Panie Starosto. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, tak oświadczył, przeczytał pan wicestarosta, specyfikację i całą procedurę przygotowywał szpital. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, tak jak powiedział pan wicestarosta, szpital ma dyrektora, który też odpowiada za podpisaną umowę. Trzecia rzecz, no nie wiem panowie, może mi się tutaj coś zapomniało, ale 15 grudnia była sesja i na sesji pan dyrektor powiedział wyraźnie, że termin będzie zachowany. I też odpowiadając panu Piosikowi, ja byłem bardzo zdziwiony, jak na prośbę pana dyrektora, który mówił, że prosi bardzo, aby przyjąć go na zarządzie, otrzymaliśmy taką informację, dlatego zapytałem. I tutaj pytanie skierowane, czy chodzi o specyfikację. Panie Przewodniczący, specyfikację przygotowywał szpital. Szpital przygotowywał specyfikację na
tą inwestycję na ten projekt, jak i też szpital przygotowywał umowę. I odpowiadając panu Pysikowi, panu radnemu, też z tej umowy wynikają różnego rodzaju konsekwencje. Ale powrócę do tematu. 15 grudnia była sesja. Druga sprawa, też państwo dobrze słyszeliście na sesji, że ma być debata o nośnie szpitala w styczniu. Dzisiaj nie ma ani pana dyrektora, ani pan zastępcy. Nie wiem, kto ich zaprasza. Wiem, że pan dyrektor ma urlop, bo mu taki udzieliłem. Ale sądzę, że ten temat powinien być tematem właśnie styczniowej sesji, bo dzisiaj, panie przewodniczący, nie ma osób głównych z tego tematu. Ja nie będę odpowiadał za kwestię odpowiedzialności pana dyrektora. Ja, panie starosto, nie zadałem pytania nieobecnemu dyrektorowi, tylko zadałem pytanie do pana. Pan starosta mi odpowiedział. Ja tylko ad vocem, żebym nie miał cienia wątpliwości, chcę, żeby mi pan odpowiedział, czy decyzja dyrektora szpitala o takim skonstruowaniu specyfikacji, konkretnie w kwestii 15 milionów, była sugerowana jakąkolwiek decyzją zarządu. Tak, panie dyrektorze, ale musi się pan zmieścić w 15 milionach. Na to chciałbym, żeby mi pan odpowiedział. Zarząd powiatu wolsztyńskiego na jednym z posiedzeń ewidentnie oświadczył dyrektorowi, jaką posiadamy możliwość finansową, jak i powiatu, tak i z gmin. I dyrektor został zobligowany do tego, że ma w specyfikacji określić taką kwotę. My przedstawiliśmy na zarządzie, jaką kwotą dysponuje powiat. Dziękuję, nie mam więcej pytań. Czyli dyrektor został zobligowany przez zarząd, żeby umieścił taką kwotę. Tak pan odpowiedział. Dziękuję bardzo. Proszę, pan Ryszard Kurb. Ja tylko jeszcze mam jedną prośbę. Oczywiście bardzo się cieszę, że tą odpowiedź, którą pan wicestarosta czytał, znaczy ten protokół, który wynika z tego spotkania, o którym cały czas dyskutujemy, że go dostaniemy. Jednocześnie mam gorącą prośbę, jeżeli tylko państwo otrzymacie wyjaśnienia pana projektanta, żeby też to trafiło do nas jako radnych. Ale jeszcze ja. Proszę bardzo. Oddam może. Tak, bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, proszę nie mówić, że zarząd zobligował, tylko przedstawiliśmy na zarządzie, jakie są możliwości finansowe. Możliwości finansowe. A specyfikację, zaznaczam, przygotowywał pan dyrektor. Może to potwierdzić pan Leszek Grubach, jak i też pozostali członkowie zarządu. Okej, dobrze. Proszę, pan wicestarosta. Proszę państwa, 23 czerwca został podpisany list intencyjny między Zarządem Powiatu Wolsztyńskiego a wójtami i burmistrzem Wolsztyna wchodzącymi w skład Powiatu Wolsztyńskiego. W czerwcu opracowywano specyfikację istotnych warunków zamówienia publicznego przez SPZOZ w Wolsztynie dotyczące tego projektu. Jest rzeczą oczywistą, że w kuchni, w cudzysłowie, przygotowywania intencji i współpracy z gminami określało się w rozmowach wstępnych wielkości i możliwości finansowego zaangażowania tych podmiotów. Sami określiliśmy jako zarząd w współpracy z panią skarbnik, ile jako powiat wolsztyński jesteśmy w stanie asygnować na to zadanie. Tak więc pytanie jest oczywiste, a jeszcze bardziej jest oczywista odpowiedź, panie przewodniczący. Tak, określiliśmy poziom zaangażowania finansowego i poziom tej inwestycji, ile ona może wynosić i na co nas stać. W pełni się z panem zgadzam. Pytanie jest oczywiste. Oczywista była odpowiedź. Zupełnie zbędna by pana komentarz, bo to jest tak oczywiste, że niepotrzebny komentarz do tego. Proszę, pan Leszek Gruba. Pan Tadeusz Mąkosa? Nie zgłaszał się pan. Wydawało mi się, że pan Stanisław Skrupka. To znaczy na jednej sesji na początku roku podejmowaliśmy oświadczenie o przystosowaniu szpitala do warunków Unii Europejskiej i było wtedy określone, do jakiej kwoty ta inwestycja ma być poniesiona, panie przewodniczący. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciał zabrać głos? Proszę, Janusz. Proszę. Króciutko, panie przewodniczący, ja chciałbym się odnieść już z innej kwestii do słów pana Tadeusza Mąkosy. Panie Tadeuszu, bardzo panu dziękuję. Głową i sercem jestem za tym, co pan powiedział. Powinniśmy dbać o dziedzictwo narodowe, a
Dokładnie, jeszcze bardziej, jeszcze ładniej, aczkolwiek chciałbym przypomnieć tylko, że obowiązuje nas cały czas powiatowy program ochrony zabytków i taką kulturę powinniśmy zachować. Dziękuję bardzo. Dziękuję, proszę pan starosta, już jak gdyby kończąc temat. Tak, adwokat tutaj wypowiedzi pana radnego. Szanowni państwo, kościół w Kopanicy jest własnością Skarbu Państwa, nie powiatu. Skarbu Państwa i to jest Skarb Państwa Polskiego. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę panie przewodniczący. Jeszcze jedna tylko uwaga z mojej strony. Z naszego szpitala i w ogóle dotycząca protokołu. Nie dostosowujemy do rozporządzeń Unii Europejskiej. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 6. Sprawozdania z poszczególnych Komisji Rady Powiatu z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Michała Nowaka. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Komisja Rewizyjna obradowała na posiedzeniu w dniu 18 grudnia i zajmowała się takimi tematami jak kontrola funkcjonowania Miejskiej Sali Sportowej Świtezianka, kontrola wydatków, dla których nie ma zastosowania ustawa o zamówieniach publicznych zgodnie z regulaminem zamówień poniżej 30 tysięcy euro w Starostwie Powiatowym w Olsztynie oraz kontrolą realizacji wniosków Komisji Rady Powiatu zgłoszonych w 2015 roku przez poszczególne komisje. Dziękuję bardzo. Stanisław Skorupka, Komisja Budżetowa. Komisja Budżetowa obradowała dzisiaj i przygotowała opinię co do materiału dzisiejszej sesji. W danych punktach je przedstawię. Dziękuję. Są pytania do przewodniczących komisji. Pozostałe komisje nie obradowały. Dziękuję. Ogłaszam 15-minutową przerwę. Wznawiam po przerwie obrady 17 sesji 5 kadencji Rady Powiatu Olsztyńskiego. Przystępujemy do punktu 7 porządku obrad, którym mamy podjęcie uchwał w sprawach. Jako pierwsza dotyczy uchwała dotycząca zmiany w uchwale budżetowej na rok bieżący. Bardzo proszę o wprowadzenie panią skarbnik. Nie ma pani skarbnik, ale ja pan czytam uzasadnienie. Starosta tak, nie ma prowadzi, panie, proszę. Tak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uzasadnienie do uchwały numer 27/100 na 2015 Rady Powiatu Olsztyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany w uchwale budżetowej Powiatu Olsztyńskiego na 2015. Plan dochodów i wydatków budżetu Powiatu Olsztyńskiego na rok 2015 zwiększa się o kwotę 6392 zł. W dziale 750 administracja publiczna zwiększa się dochody wydatki o kwotę 9600 zł z tytułu otrzymanych środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na działanie obejmujące kształcenie ustawiczne pracowników. W dziale 852 pomoc społeczna zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 3208 zł, w tym zwiększenie dotacji celowej z powiatu międzyrzeckiego i słubickiego na utrzymanie trójki nowych wychowanków w domu dziecka w Olsztynie w kwocie 10 232 zł z przeznaczeniem spokojnie na wydatki bieżące domu dziecka. Zmniejszenie o kwotę 13 440 zł dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowej dla DPS Wielka Wieś zgodnie z decyzją wojewody wielkopolskiego pismo numer FB 1. Proszę zadarować już tą dobrze. Decyzja obejmuje zmniejszenie na kwotę 23 400 zł oraz zwiększenie na kwotę 10 000 zł. Trójka. Dokonano przeniesień planu dochodów i wydatków między działami, rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej zgodnie z zapotrzebowaniem jednostek w celu dostosowania wysokości planowanych do zrealizowanych. 4. Utworzono nowe zadanie inwestycyjne w ramach budżetu Zespołu Szkół Zawodowych. Rozbudowa systemu monitoringu w Zespole Szkół Zawodowych w Olsztynie w kwocie 4200 zł. W związku ze zmianami zaktualizowano załączniki wydatki na zadania inwestycyjne, dochody i wydatki w 2015 roku na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Zestawienie planowanych dotacji. Oddaję głos pani skarbnik. Dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej. Pozytywna. Czy są pytania co do treści projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały numer 100? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało
17 radnych, Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatu na lata 2015-2024. Bardzo proszę panią skarbnik o wprowadzenie. Pierwsze, przepraszam za spóźnienie, akurat miałam telefon i musiałam odebrać. Jeżeli chodzi o zmiany w wieloletniej prognozie finansowej powiatu wolszyńskiego na lata 2015-2024, zmiany dotyczą tylko załącznika numer 1, a mianowicie w tym załączniku dostosowano wielkości dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów do wielkości obowiązujących zgodnie ze zmianami, które zostały zawarte w uchwale budżetowej na 2015 rok. W związku z powyższym zmiany wprowadzone w UPF-u są zasadne. Dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej. Pozytywna. Pytania nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 101? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że również głosowało 17 radnych. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy ustalenia wykazu wydatków w budżecie powiatu wolsztyńskiego, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Bardzo proszę o wprowadzenie panią skarbnik. Dziękuję bardzo. Zgodnie z artykułem 263 ustawy o finansach publicznych niezrealizowane kwoty wydatków zamieszczone w budżecie powiatu na dany rok budżetowy wygasają z upływem tego roku. Ustawa jednak ta dopuszcza możliwość ustalenia przez Radę Powiatu wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. I tak w budżecie powiatu wolsztyńskiego na 2015 rok zostało zaplanowane zadanie inwestycyjne przebudowa boiska sportowego w Zespole Szkół Specjalnych. W postępowaniu przetargowym został tutaj wyłoniony wykonawca, z którym zostanie podpisana jeszcze umowa w grudniu bieżącego roku. Do wykazu zadań, które nie wygasają, w ramach autopoprawek zostało również dołożone, dopisane zadanie montaż systemu regałów przesuwnych do archiwum. Tutaj na to zadanie została podpisana umowa z wykonawcą, lecz dostawa i montaż tych regałów oraz płatność będzie miało miejsce w styczniu 2016 roku, ponieważ z przyczyn technicznych wykonawca nie zdąży nam tych regałów w starostwie zamontować. W związku z powyższym podjęcie uchwał przez Radę w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają, uznaje się za zasadne i celowe. Dziękuję. Dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej. Pozytywna. Pytania do projektu uchwały. Bardzo proszę, pan Ryszard Kur. Panie Przewodniczący, pani Skarbnik, pani Radca, również do pani też będę miał pytanie. Ja chciałbym, aby i zgłaszam taki formalny wniosek, aby w tej uchwale numer 17 dotyczące wydatków niewygasających umieścić również punkt trzeci w załączniku dotyczący sprawy jako niewygasające środki przewidziane w tegorocznej uchwale budżetowej dla SPZOZ-u w kwocie 600 tysięcy złotych, ponieważ dzisiaj również o tym żeśmy dosyć dużo dyskutowali, nawet mamy szerszą wiedzę niż dwa tygodnie wcześniej, ponieważ został ogłoszony proces, przetarg na wykonanie tejże dokumentacji na rozbudowę i dostosowanie SPZOZ-u w czerwcu bieżącego roku. Jak wynika z aktualnych dokumentów, na koniec stycznia ma być wykonana ta dokumentacja z wszystkimi pozwoleniami. Dlatego uważam, że ta kwota 600 tysięcy złotych również powinna znaleźć się w tym wykazie jako środki niewygasające. Z czego to wynika? Między innymi z ustawy o finansach publicznych, dokładnie z artykułu 263, który jest przywoływany w podstawie dzisiaj zaproponowanej uchwały oraz nawiązaniu do artykułu 251 punkt drugi również z tej samej ustawy z sierpnia 2009 roku. I prosiłbym ten wniosek, panie przewodniczący, traktować jako wniosek formalny, który wydaje mi się, że powinien zostać poddany głosowaniu. Dziękuję bardzo. A mi się nawet nie wydaje, jestem tego pewien i to za chwilę zrobię. Ja tylko jeszcze dodam, że na dzisiejszym posiedzeniu komisji budżetowy zwróciłem się też z apelem do członków komisji, aby wprowadzić zmianę, tą, o którą pan, panie Ryszardzie, postuluje teraz. Uzyskałem odpowiedź od pani skarbnik, że niestety ustawa budżetowa, ponieważ jest to dotacja, uniemożliwia
nam takie rozstrzygnięcie, więc zanim go poddam pod głosowanie, mimo wszystko uważam, że wiedzę radni powinni mieć rozszerzoną i proszę panią mecenas o odpowiedź, czy rzeczywiście jest możliwość mimo wszystko, aby rozszerzyć wydatki niewygasające o tą kwotę, którą żeśmy zaplanowali w tym roku. Został ogłoszony przetarg na dokumentację, przetarg został rozstrzygnięty, nie został zrealizowany do końca roku, bo niestety fizycznie to było niemożliwe. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, może na początku ja posiłkując się swoją wiedzą i to, co orientowałam się, to, co przeczytałam w ustawie o finansach publicznych, kwota, jaką mamy zabezpieczoną w budżecie 2015 dla SPZOZ-u, jest to kwota, która jest zabezpieczona w formie dotacji. Dotacje są to, z reguły są jednoroczne i wygasają z upływem roku, ponieważ każda dotacja niewykorzystana do końca roku, no wiadomo, przechodzi na rok kolejny. Jeżeli by miały być tutaj wydatki niewygasające, musiałby być aneks do umowy, bo wiadomo, wcześniej dotacja też jest opatrzona umową, w której są zapisane ramy, termin wykorzystania, w jaki sposób dotacja będzie przekazywana, w jaki sposób będzie wykorzystana, zwrócona, jeżeli jest, wiadomo, muszą mieć umowa całe te procedury. Nie ma możliwości przedłużenia umowy, bo jeżeli są wydatki niewygasające, musi być albo aneks do umowy, albo ta umowa musi okres realizacji przechodzić przez rok, co raczej jest to niemożliwe, bo tak jak mówiłam, powtarzam, dotacja jest środkami jednorocznymi i orientując się w orzekaniach izb obrachunkowych, spotkałam się z takimi orzeczeniami, że uchwały, w których w wykazie wydatków niewygasających były zawarte środki na dotacje, po prostu Regionalna Izba nie przepuszczała tego, ponieważ też stoją na stanowisku, że dotacja, stąd to są środki na dany rok i umowę zawiera się na dotację tylko na okres roczny, nie na przełomie roku. Tak według mojej wiedzy. Dziękuję. Czy pani mecenas potwierdza? Ja to potwierdzam, co przed chwileczką powiedziała pani skarbnik, ponieważ dotacja musi być wykorzystana do najpóźniej do końca roku kalendarzowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej, takim jakby w tej chwili przychodzi mi do głowy jedynie przepis ustawy na przykład o pożytku publicznym. Tam jest możliwość tak udzielania w ramach tej ustawy, ale wprost ustawa mówi, że zawiera się albo roczne umowy dotacyjne, albo wieloletnie. Czy wnioskodawca chciał coś dodać do tego? Tak, panie przewodniczący, chciałbym dodać, bo ja do końca przygotowując się do złożenia tej propozycji, również poszperałem troszeczkę po ustawie o finansach publicznych, tej, która nas obowiązuje. I pani skarbnik powołuje się na artykuł 263 ustawy o finansach publicznych w podstawie prawnej tej projektu uchwały, który dzisiaj mamy przed sobą. A ten artykuł 263 jest zatytułowany postępowanie z niezrealizowanymi wydatkami budżetowymi. I punkt drugi tego artykułu mówi tak. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ustępu pierwszego. A ustęp pierwszy mówi, niezrealizowane kwoty wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego wygasają z zastrzeżeniem ustępu drugiego i czwartego z upływem roku budżetowego. Ja czytam po ustęp drugi. Może określić jednocześnie organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku budżetowym. I tak czynimy to w stosunku do boiska przy Zespole Szkół Specjalnych, czy wreszcie do regałów przesuwnych jest tutaj w samym starostwie. Punkt czwarty tego artykułu 263 mówi również, że ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. I te dwa podpunkty artykułu 263 w związku z artykułem 251 punkt drugi w przypadku podjęcia uchwały, o której mowa w artykule 263 ustęp 2, niewykorzystana część dotacji podlega zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 15 dni od dnia określenia w tej uchwale. Także wydaje mi się, że z tych przepisów, które przed chwileczką przytoczyłem, jest taka możliwość,
Oczywiście zależy to też od woli radnych naszego samorządu. Dziękuję bardzo. Proszę pani mecenas. Roku kalendarzowego. Dobrze. Natomiast jedna taka informacja, która tu padła w toku dyskusji, utkwiła mi w pamięci to, czym mówiła pani skarbnik, że dotacja może być roczna, może być też kilkuletnia. Tak? Tylko roczna, tak, czyli, ale nie była mowa chyba, że przepis szczególny inaczej stanowi, czyli ustawa daje nam podstawę, że możemy zawrzeć umowę wieloletnią, tak jak podałam przykład. Nie mogliśmy takiej umowy wieloletniej. Nie, dobrze. Nie ma podstaw. Czyli, nie ma podstaw też do aneksowania. W dalszym ciągu pani mecenas staje na stanowisku takim, tak, że rozszerzenie tejże uchwały o wydatek niewygasający dotyczący tej dotacji jest niezgodny z prawem. Czy ktoś jeszcze w tej sprawie? Proszę pan. W takim razie ja bym jeszcze bardzo prosił albo panią radczynię, albo panią skarbnik o wyjaśnienie, czy wolno nam skorzystać z artykułu 263 podpunkt 2 i 4 tejże ustawy o finansach publicznych, którą stosujemy do wszystkich wydatków związanych z wydatkami jednostek samorządu terytorialnego. Czy wolno nam, czy nie wolno? Bo ja już teraz nie wiem. Jeżeli pisze się, że jest taka możliwość, to mnie się wydaje, że wolno nam z takiego zapisu skorzystać i taką decyzję podjąć. Panie radny, w zakresie, który został przygotowany w projekcie uchwały, jest taka możliwość. Nie w przypadku dotacji, konkretnie dotacji, każdej dotacji, chyba że przepis szczególny by nam wskazywał i pozwalał udzielać wieloletniej dotacji. Który zapis mówi o tym, że nie można tego zrobić w przypadku dotacji? Artykuł 21 ustęp 1 wskazuje, iż, przepraszam, 251 ustęp 1. Dotacje udzielone z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w części niewykorzystanej do końca roku budżetowego podlegają zwrotowi do budżetu tej jednostki w terminie do 31 stycznia następnego roku. To jest, że tak powiem, główny przepis. W zakresie artykuł 221 również wskazuje, określając dotację, artykuł 221 ustęp 3 punkt 3 ustawy, który wskazuje, w jaki sposób i co musi zawierać umowa dotacyjna, wskazujący, że termin wykorzystania nie może być dłuższy niż do dnia 31 grudnia danego roku budżetowego. Czy pan Ryszard Kurb jako wnioskodawca chciał do tego coś dodać? Ja nic więcej nie będę dodawał. Ja w dalszym ciągu nie uzyskałem odpowiedzi od pani radczyni, czy artykuł 263 podpunkt 2 wolno nam zastosować, czy nie. Pani radczyni nam pokazuje inne artykuły wynikające z ustawy o finansach publicznych, a ja powiem inaczej. Konsultowałem również treści tych artykułów z osobami, które również zajmują się obsługą jednostek samorządu terytorialnego i powiedzieli, że na podstawie tego artykułu, jeżeli będzie potrzeba, to ja się zwrócę również w tej sprawie do innych tych, ale na dzisiaj już nie mam więcej nic do dodania. Do innych osób, które się tym zajmują, ja dzisiaj nie mam więcej nic do dodania. Widzę, że po prostu nie ma takiej możliwości albo woli ze strony nawet osób, które obsługują nas sprawnie w tej materii, bo szukają rozwiązania przeciwnego. Także dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja więcej głosu panie przewodniczący, mogę? Nie będę. Proszę tak, bardzo państwa. Tutaj odnośnie do pana radnego. Osoby, które świadczą usługi prawne, stosują prawo. Bardzo dziękuję. Zgodne prawo. Proszę pan Michał Nowak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja tutaj podzielę stanowisko pani skarbnik, ponieważ z artykułu Nowe zasady udzielania dotacji, który pojawił się jakiś czas temu w wspólnocie, właśnie wynika, że nie ma jednoznacznych przepisów dotyczących tego, czy dotacje mogą stanowić środki niewygasające, czy nie. I w związku z tym, że nie ma jasnych przepisów, nie ma też realnej możliwości powiązania
takiej uchwały z zapisami w WPF-ie. Bardzo często w 90% takie uchwały są uchylane przez regionalne izby obrachunkowe. Ale ja myślę, że nawet jeżeli nie zapiszemy tych środków jako środki niewygasające, one i tak nie przepadną, ponieważ będą stanowiły wolne środki w roku 2016. I wtedy możemy podjąć decyzję, co dalej z tymi środkami zrobimy. Ale na chwilę obecną myślę, że zostawmy to tak, jak jest i nie ryzykujmy tego, że ta uchwała będzie uchylona i jednocześnie będziemy mieli problem z tymi środkami niewygasającymi na pozostałych zadaniach. Dziękuję bardzo. Oczywiście nie byłoby problemu żadnego, gdyby wola starosty i zarządu była taka, aby te środki niewygasające w tej kwocie przeznaczyć na kwestie dotyczące dostosowania szpitala. Gdybyśmy mieli takie zapewnienie, to myślę, że nie byłoby tu żadnej dyskusji. Natomiast dzisiaj na posiedzeniu Komisji Budżetowej już padł wniosek przewodniczącego Komisji Budżetowej, aby nadwyżkę budżetową przeznaczyć na spłatę zobowiązań finansowych, konkretnie kredytu, więc myślę, że z tą wolą to tutaj jest różnie. Panie starosta, ale jeżeli chciałby się pan do tego ustosunkować. Tak, panie przewodniczący, Wysoka Rado, no tak jak padało to na wielu naszych sesjach, dzisiaj też, to powtórzę, no szpital z strony powiatu ma w przyszłym roku otrzymać 1 400 000 i ta kwota jest, będzie dzisiaj też przedmiotem jak i dyskusji, tak i głosowania. A jeżeli chodzi o wolne środki, to co powiedział pan radny Michał, że no nie dzielmy skóry na niedźwiedziu, nie wiemy, co będzie w przyszłym roku. Także szpital dofinansowanie otrzyma, tylko w tej kwocie, która omówiona. Dziękuję. Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek formalny pana Ryszarda Kurpa, aby rozszerzyć projekt uchwały o wydatek niewygasający w kwocie 600 000 zł z przeznaczeniem. Jeżeli mogę jeszcze? Proszę państwa. Tak, panie przewodniczący, Wysoka Rado, chciałbym zaznaczyć, że też jednym z punktów w tej uchwale, dwóch punktach, jest oczywiście kwestia zakupu tych regałów, ale dwa, budowy boiska w szkole specjalnej. Jeżeli uchylą nam tą uchwałę, no to będziemy mieli inne problemy. Dziękuję. Jaka to jest kwota? Nie regały. Już udzielam. W wykazie wydatków, które nie wygasają, została umieszczona kwota 355 730 zł na przebudowę boiska sportowego w Zespole Szkół Specjalnych. Pan starosta mówił o regałach. I montaż regałów przesuwnych do archiwum 21 000 zł. Tak jak mamy w planie. Dobrze, zadam formalne pytanie. Panie Ryszardzie, czy pan podtrzymuje swój wniosek? Tak. Zatem poddaję pod głosowanie. Jeszcze raz powtarzam, kto z pani panów radnych jest za podjęciem uchwały, za rozszerzeniem projektu uchwały o zapis dotyczący umieszczenia dodatkowego wydatku niewygasającego w kwocie 600 tysięcy z przeznaczeniem na SPSOS. Bardzo proszę podnieść rękę. 1, 2, 3, 4. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w głosowaniu wzięło udział 17 radnych, 4 radnych było za przyjęciem, 13 przeciw. Tym samym Rada nie przyjęła wniosku dotyczącego rozszerzenia tegoż projektu uchwały. Czy są jeszcze inne pytania co do treści projektu uchwały? Nie widzę, zatem poddajemy pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 102? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że w głosowaniu wziął udział 17 radnych, zagłosowało 13, 1 głos przeciw, przy 3 głosach wstrzymujących Rada przyjęła uchwałę. Kolejna uchwała dotyczy udzielenia pomocy finansowej gminom tworzącym powiat wolsztyński. Bardzo proszę o wprowadzenie panią wskaźnik. Pan starosta, proszę. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Działania dotyczące wykonywania zadań jednostek ochotniczych straży pożarnych należą do zadań własnych gmin. Z uwagi na fakt, iż bezpieczeństwo mieszkańców i ochrona przeciwpożarowa, a co za tym idzie działalność jednostek ochotniczych straży pożarnych jest bardzo ważnym aspektem w życiu, powiat postanowił udzielić dotacji celowej na rok 2016 w formie pomocy finansowej dla gmin tworzących powiat wolsztyński w wysokości 7 tysięcy złotych dla każdej gminy jako dofinansowanie zakupu umundurowania i wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.
Mając powyższe na uwadze, podjęcie uchwały jest zasadne. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę. Opinia Komisji Budżetowej. Opinia Komisji Budżetowej jednogłośna, pozytywna. Dziękuję. Są pytania do treści projektu? Nie widzę. Zatem poddaję pod głosowanie. Kto z pań, panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 103? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 17 radnych. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczy wieloletniej prognozy finansowej powiatu na lata 2016-2024. Bardzo proszę, panie skarbnik. Objaśnienia do projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016-2024. Ja teraz tak postaram się w takim telegraficznym skrócie uzasadnienie mniej więcej do tej uchwały przeczytać łącznie z autopoprawkami. Zgodnie z artykułem 230 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ stanowiący podejmuje nie później niż uchwałę budżetową. Uchwała nr 7 na 2015 Rady Powiatu Wołoszczyńskiego z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Wołoszczyńskiego na lata 2016-2024 obejmuje rok budżetowy 2016 oraz kolejne lata do 2024 roku, na które zaciągnięto zobowiązania w formie kredytów, pożyczek i emisji obligacji. W związku z powyższym wieloletnia prognoza została przygotowana na lata 2016-2024. W 2016 roku kwoty dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej na 2016 rok. Natomiast w latach następnych poszczególne pozycje zostały przeliczone wskaźnikiem PKB w stosunku do dochodów i wskaźnikiem około 2% w stosunku do wydatków. Przychody z zaciągnięcia kredytów planowano w latach 2016, 2017, 2018 w łącznej kwocie 3 500 000 zł. Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych zaplanowano zgodnie z harmonogramem spłat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji zawartych w umowach oraz spłatę kredytów planowanych do zaciągnięcia. Przedsięwzięcia ujęte w WPF-ie obejmują zadania inwestycyjne takie jak dostosowanie SPZOZ-u w Olsztyn do wymogów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z okresem realizacji 2016-2019 i łącznymi nakładami finansowymi 10 500 zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 3821 w miejscowości Osłonin i Wieleń, dokumentacja projektowa z okresem realizacji 2015-2016 i nakładami 150 000. Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie wraz z zagospodarowaniem terenu z okresem realizacji 2014-2017 i limitem wydatków na lata 2016-2017 4 979 000. Termomodernizacja budynku internatu w Powodowie z okresem realizacji 2013-2017 i limitem wydatków na lata 2016-2017 20 000 zł. Dalej przedsięwzięcia bieżące zamieszczone w załączniku nr 2, działalność Instytucji Kultury pod nazwą Parowozownia w Olsztyn z okresem realizacji 2015-2016 i limitem wydatków na 2016 rok 250 000 zł. Opracowanie numerycznej mapy ewidencji gruntów dla 9 obrębów ewidencji z gminy Przemęt z okresem realizacji 2015-2016 i limitem wydatków na rok 2016 91 220 zł. W ramach autopoprawek Zarząd Powiatu zwiększył o kwotę 123 600 wysokość dochodów i wydatków w 2016 roku zgodnie ze zwiększeniem o wyżej wymienioną kwotę dochodów i wydatków w uchwale budżetowej na 2016 rok. Kwota ta dotyczy obsługi prawnej, jaka ma być świadczona przez powiat od 1 stycznia. Dla zapewnienia prawidłowości funkcjonowania powiatu w latach 2017 i 2018 umniejszono planowane przychody z tytułu zaciągnięcia kredytu, co zastąpiono środkami własnymi powiatu.
umniejszając planowane wydatki bieżące. Działanie takie spowodowało zwiększenie dozwolonego wskaźnika spłaty zobowiązań w roku 2018. Ze względu na duże obciążenia powiatu zobowiązaniami w roku 2016, jeżeli będzie taka możliwość, zarząd planuje również ograniczać zaciągnięcie kredytu kosztem cięcia wydatków bieżących i zaangażowania wolnych środków za 2015 rok. Dziękuję. Dziękuję. Opinia Komisji Budżetowej. Opinia Komisji Budżetowej jednogłośna, pozytywna. Pytania do treści projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 104? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 17 radnych. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Przystępujemy do procedury uchwalenia budżetu powiatu na rok 2016. Zgodnie z procedurą na wstępie proszę pana starostę o przedstawienie uzasadnienia projektu uchwały budżetowej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję panie przewodniczący, wysoka rado. Szanowni państwo radni otrzymali projekt uchwały. Ja pozwolę sobie odczytać uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. Projekt uchwały budżetowej na rok 2016 został przyjęty uchwałą Zarządu Powiatu Wołoszyńskiego nr 49 na 2015 z dnia 12 listopada bieżącego roku, zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie o finansach publicznych. Wraz z projektem uchwały budżetowej Zarząd przedłożył Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej oraz materiały informacyjne. Dostarczenie wyżej wymienionych dokumentów miało miejsce w dniu 12 listopada do Biura Rady Powiatu oraz w dniu 13 listopada do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lesznie. Szanowni państwo, projekt uchwały budżetowej na rok 2016 zakłada dochody powiatu w wysokości 56 689 zł, 689 725 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 51 066 725 zł, dochody majątkowe w kwocie 5 623 zł. Na ogólną kwotę dochodów składają się dochody własne powiatu w wysokości 19 958 629 zł, dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 9 586 934 zł oraz subwencje w wysokości 27 144 162 zł. W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 643 tysięcy zł. Dotacje z tytułu pomocy finansowej na dostosowanie SPZOS Wolsztyn do wymogów wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w wysokości 1 900 000 zł. W tym z gminy Wolsztyn kwota 1 500 000 i z gminy Przemęt 400 000 zł. Dotacje z tytułu pomocy finansowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Osłonin i Wieleń, dokumentacja projektowa w kwocie 75 000 z gminy Przemęt. Dotacje na inwestycje z zakresu administracji rządowej na rozbudowę i modernizację obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ulica Wschowska 17, wraz z zagospodarowaniem terenu w wysokości 3 milionów zł. Dotacje od wojewody na zadanie inwestycyjne w ramach nadzoru budowlanego w kwocie 5 tysięcy zł. Wydatki budżetu na 2016 rok zostały zaplanowane w wysokości 56 379 252 zł. W tym wydatki bieżące w kwocie 49 592 zł i 452 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 6 786 800 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na zadania inwestycyjne. Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3807P w miejscowości Gościeszyn, kwota 20 tysięcy. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu drogi powiatowej nr 3811P w miejscowości Adamowo, dokumentacja projektowa, kwota 20 tysięcy. Przebudowa drogi powiatowej nr 3790P, budowa chodnika w miejscowości Chobienice, kwota 100 tysięcy zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 3820P, budowa ścieżki rowerowej Nowa Wieś Perkowo, kwota 60 tysięcy zł. Przebudowa drogi powiatowej nr 3821P w miejscowości Osłonin i Wieleń, dokumentacja projektowa, kwota 150 tysięcy zł. Modernizacja systemu informacji
przestrzennej, kwota 40 tysięcy złotych. Zakup sprzętu komputerowego, kwota 10 tysięcy złotych. Zakup drukarki, kwota 5 tysięcy. Zakup sprzętu i urządzeń informatycznych, kwota 21 tysięcy. Zakup radiowozu, kwota 20 tysięcy. Rozbudowa i modernizacja obiektu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, ulica Wschowska 17, wraz z zagospodarowaniem terenu, kwota 3 020 tysięcy złotych. Dostosowanie SPZOZ w Olsztynie do wymogów wynikających z rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku, kwota 3 300 000 złotych. Zakup kserokopiarki, kwota 3 800 złotych. Dotacje na budowę sieci wodociągowej, kwota 7 tysięcy złotych. Termomodernizacja budynku internatu Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych w Połodowie, kwota 10 tysięcy złotych. W ramach planu wydatków ustalono środki na rezerwy. Rezerwa ogólna w wysokości 219 340 złotych. Rezerwa oświatowa w wysokości 250 tysięcy. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 79 500 złotych. Na obsługę długu powiatu z tytułu zaciągniętych pożyczek, kredytów, emisji obligacji zaplanowano w budżecie na rok 2016 kwotę 600 tysięcy złotych. Dochody i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej ustalono w kwocie 130 tysięcy złotych. Projekt budżetu na 2016 rok zakłada nadwyżkę w kwocie 310 473 złotych, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów. Przychody budżetu z tytułu pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1 400 000 zł. Rozchody budżetu na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów zaplanowano w wysokości 1 710 473 zł. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. W kolejnym punkcie proszę panią skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej powiatu wolszyńskiego na 2016 rok. I tutaj skład orzekający w składzie przewodnicząca pani Danuta Szczepańska, członkowie Zdzisław Dros i Małgorzata Okręt, na podstawie prawnej, którą tutaj nie będę przytaczać, wyraża o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej powiatu wolsztyńskiego na 2016 rok opinię pozytywną z uwagami. Uzasadnienie. Przewodniczący Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu projekt uchwały budżetowej powiatu na 2016 rok celem zaopiniowania. Wraz z projektem uchwały budżetowej przedłożone zostało uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok. W dniu 12 sierpnia 2010 roku Rada Powiatu Wolsztyńskiego podjęła uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej powiatu wolsztyńskiego. Szczegółowość projektu, część opisowa oraz materiały informacyjne załączone do projektu odpowiadają wymogom określonym wyżej wymienioną uchwałą. W projekcie uchwały budżetowej ustalone zostały dochody w wysokości 56 689 725 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 51 066 725 zł oraz wydatki w wysokości 56 379 252 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 49 592 452 zł. Proponowane w projekcie uchwały budżetowej dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących o kwotę 1 474 273 zł, a zatem spełniony zostanie wymóg wynikający z przepisu artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Nadwyżka budżetu w kwocie 310 473 zł zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym. Dalej, kwota zaplanowanych w wydatkach budżetu rezerw, to jest rezerwy ogólnej i rezerw celowych, mieszczą się w granicach określonych w przepisie artykułu 222 ust. 1 i 3 ustawy o finansach, a rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego mieści się w limicie określonym w artykule 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym. Zakres unormowań zawartych w projekcie uchwały budżetowej odpowiada wymogom ustawy o finansach publicznych, a w szczególności artykułu 212 i 215 ustawy. Zakres proponowanych upoważnień, jakie organ stanowiący ma udzielić organowi wykonawczemu, nie budzi zastrzeżeń. Projekt uchwały budżetowej przewiduje
W dziale 921, rozdział 921-20, paragraf 272, dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Skład orzekający przypomina, że przed udzieleniem dotacji wymagane jest podjęcie przez Radę odrębnych uchwał w tym zakresie na podstawie artykułu 216 o finansach publicznych. Ponadto projekt przewiduje w dziale 754, rozdział 754-12, paragraf 271, kwotę 21 tysięcy. Do projektu budżetu załączono projekt uchwały Rady Powiatu Wolsztyńskiego w sprawie udzielania pomocy finansowej gminom tworzącym powiat wolsztyński, w tym gminie Wolsztyń 7 tysięcy, gminie Przemęt 7 tysięcy oraz gminie Siedlec 7 tysięcy. Na stronie 6 części opisowej dochodów zarząd informuje, że powiat zaplanował dochody z tytułu pomocy finansowej w paragrafie 271 z gminy Wolsztyn na dofinansowanie Wolsztyńskiej Orkiestry Dętej w wysokości 32 tysięcy. Dalej w rozdziale 921.08 paragraf 271 oraz miejskiej sali sportowej Świtezianka w kwocie 130 tysięcy w rozdziale 926.05 paragraf 271. Zawarto informację, że wielkości przyjęto na podstawie informacji z gminy Wolsztyn. Nadmienić należy, że gmina Wolsztyn w projekcie budżetu na 2016 rok w wydatkach budżetu zaplanowała pomoc finansową w paragrafie 271 na wyżej wymienione zadania. Skład orzekający wskazuje, że w podstawie prawnej nie powołano artykułu 215, 216 oraz 222 ustawy o finansach publicznych. W załączniku nr 10 zestawienie planowanych dotacji na 2016 rok w ramach dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyszczególniono dotację w dziale 921, rozdział 921-14, paragraf 248, dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 250 tysięcy, podczas gdy nazwa paragrafu wskazuje, sugeruje, iż ta dotacja winna być ujęta w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych. W związku z powyższym kwoty dotacji podmiotowych wykazane w załączniku są niewłaściwe, bowiem dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych stanowią wartość 250 oraz spoza sektora finansów publicznych 550 882 zł. Ponadto w postanowieniach projektu uchwały budżetowej, to jest paragraf 4, punkt 1 i 2, ustalono błędne kwoty poszczególnych dotacji, tak dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych wykazano w kwocie 3 518 305 zł zamiast 3 768 305 zł i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wykazano w kwocie 2 676 209 zł zamiast 2 426 209 zł. Jednocześnie w załączniku wyżej wykazanym wystąpiła omyłka pisarska w zakresie dotacji planowanej w kwocie 20 tysięcy, bowiem wpisano dział 10 rozdział 10.08 zamiast 0.10 rozdział 0.10.08. Mając na uwadze całokształt przeprowadzonego badania, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę teraz przewodniczących poszczególnych komisji o odczytanie opinii Komisji Stałej. Bardzo proszę, Stanisław Piesik, przewodniczący Komisji Edukacji. Komisja Edukacji, Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki Rady Powiatu Wolsztyńskiego zaopiniowała budżet na rok 2016. Dziękuję. Roman Andrys, przewodniczący Komisji Zdrowia. Panie przewodniczący, Komisja Zdrowia w głosowaniu wzięło udział 4 członków obecnych na posiedzeniu Komisji Zdrowia. Oddano 2 głosy za i 2 głosy przeciw. Tym samym Komisja Zdrowia nie wydała opinii o projekcie budżetu na przyszły rok. Dziękuję. Stanisław Skorupka, przewodniczący Komisji Budżetowej. Komisja budżetowa w składzie 4 obecnych członków w wyniku głosowania jednogłośnie wydała pozytywną opinię o projekcie budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na rok 2016. Dziękuję. Jan Koziołek, przewodniczący Komisji Porządku Publicznego. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu Powiatu Wolsztyńskiego na 2016 rok. Opinia została wydana przez komisję w drodze głosowania. 3 głosy za, 2 głosy wstrzymujące. W głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji obecnych na posiedzeniu. I Andrzej Wita, przewodniczący Komisji Rolnictwa.
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała projekt budżetu powiatu wolszczyńskiego na 2016 rok. Opinia została wydana przez komisję w drodze głosowania jednogłośnie. W głosowaniu wzięło udział 5 członków komisji obecnych na posiedzeniu. Dziękuję. Dziękuję. Ponieważ nie wpłynęły z komisji żadne wnioski dotyczące projektu uchwały budżetowej, w związku z tym przechodzimy od razu do przedstawienia autopoprawek. Bardzo proszę, pan starosta. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Zgodnie z wskazaniem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok Zarząd Powiatu Wolszczyńskiego wprowadza następujące autopoprawki. Pierwsze. W podstawie prawnej projektu uchwały budżetowej na 2016 rok dopisano paragraf 215, 216 oraz 222 ustawy o finansach publicznych. Drugie. W załączniku nr 10 zestawienie planowanych dotacji na 2016 rok dotacją dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 250 tysięcy złotych ujęto w dotacjach dla jednostek sektora finansów publicznych. W związku z powyższym dotacje na 2016 rok dla jednostek sektora finansów publicznych wynoszą 3 768 305 zł. Dla jednostek sektora spoza sektora finansów publicznych wynoszą 2 426 209 zł. Co zostało również poprawnie ujęte w postanowieniach projektu uchwały budżetowej. Wyeliminowano omyłkę pisarską wyżej wymienioną w załączniku, gdzie w dotacji rozdział 10.08 zastąpiono poprawnie rozdziałem 010.08 meliorację wodne. Drugie. Ponadto w załączniku nr 7 dochody i wydatki w 2016 roku na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego poprawiono treść dotacji w dziale 600 614 6300 na dofinansowanie z gminy Przemęt. Trzecie. Do projektu uchwały budżetowej na 2016 rok Zarząd Powiatu Wolszczyńskiego wprowadza po stronie dochodów i po stronie wydatków kwotę 123 600 zł jako dotację od Wojewody Wielkopolskiego na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Jest to nowe zadanie zlecone dla powiatu, którego realizacja rozpocznie się od stycznia 2016 roku. Na etapie przygotowania projektu nie znano kwalifikacji budżetowej, tak jest Brzegowin, w jakiej to zadanie ma być ujęte. Rozporządzenie ministra finansów z dnia 12 listopada bieżącego roku opublikowane w Dzienniku Ustaw z 27 listopada 2015 roku wprowadza rozdział 755.15 nieodpłatna pomoc prawna w dziale 755 rozdział 755.15 zapisano środki na nieodpłatną pomoc prawną w kwocie 123 600 zł na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego o zapewnieniu finansowania. Wprowadzenie do projektu uchwały budżetowej tej autopoprawki umożliwi zawarcie umów z radcami prawnymi. Czwarte. W związku ze zwiększeniem planu wydatków budżetu o kwotę 123 600 zł zwiększono wysokość rezerwy na zarządzanie kryzysowe o kwotę 596 zł, a umniejszono rezerwę ogólną. Stan rezerw po autopoprawce przedstawia się następująco. Rezerwa ogólna kwota 218 744 zł. Rezerwa na zadanie oświatowe kwota 250 000 zł. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe kwota 80 096 zł. Dziękuję panu staroście. Uzgodniliśmy przed posiedzeniem sesji, że ponieważ te autopoprawki zarządu stanowią pewien określony monolit, w związku z powyższym poddam pod głosowanie wszystkie 4 poprawki blokiem. Zatem kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem autopoprawek, proszę podnieść rękę. Zgłoszony przez pana starostę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że przy jednym głosie wstrzymującym 16 za radni przyjęli autopoprawki. Mam pytanie do radnych. Czy którykolwiek z radnych ma własną poprawkę do projektu budżetu i chciałby ją teraz wyartykułować? Proszę panie radny Janusz Broskowiak.
Nie chcę tutaj wprowadzić jakiegoś zamieszania, panie przewodniczący, Wysoka Rado, ja ale... Ja może uprzedzę, zanim cokolwiek pan zamiesza. Czy, ponieważ zadałem pytanie o ewentualną poprawkę, chciałbym, żeby poprawka zawierała na co i skąd wziąć. To jest oczywiste, panie przewodniczący, ale dziękuję za pouczenie. Drodzy państwo, chciałbym powrócić na chwileczkę do dyskusji, która się wytworzyła na Komisji Edukacji. Chciałbym tylko przypomnieć, że we wszystkich priorytetach edukacyjnych, które są na rok przyszły, pojawia się zapis odnośnie czytelnictwa i odnośnie bibliotek i wsparcia dla bibliotek. Ja między innymi na Komisji Edukacji mówiłem o tym, żeby zwiększyć budżet biblioteki. Budżet ten jest niezmienny chyba od kilku lat na wysokości 35 tysięcy i patrząc teraz na ten budżet, zastanawiam się, czy praktycznie rzecz biorąc plener malarski jest nam na tyle potrzebny, że musimy w niego dotować 11 tysięcy. Czy tych pieniędzy nie można było przerzucić na biblioteki, czyli zwiększyć budżet biblioteki do 46 tysięcy złotych. I to by była moja autorska poprawka. Dziękuję bardzo. Jeżeli dobrze zrozumiałem, proponuje pan, aby zwiększyć budżet bibliotek z kwoty 35 do 46, a jednocześnie w budżecie po stronie wydatków wyrzucić dotacje na organizację pleneru malarskiego. Pleneru malarskiego. W kwocie 11 tysięcy, dziękuję. Bardzo proszę, poddaję, czy w tej sprawie ktoś chciał zabrać głos, może co prawda jest to wniosek radnego Janusza Moskowiaka, ale być może pan starosta chciałby się tu wypowiedzieć w tej kwestii, proszę. Jeżeli chodzi o plener malarski, to są takie ustalenia z Wydziałem Promocji, że mają głównie w tym plenerze brać nasi miejscowi, powiatowi też malarze i też młodzież. Także tutaj zarząd w tym kierunku właśnie widział możliwość organizacji takiego pleneru. Przy oto się pod okiem. Ad vocem pan rozmawia. Ad vocem, wydaje mi się, panie starosto, że tutaj można było pozyskać sponsorów na to, a nie z budżetu ułożyć. Wydaje mi się, że biblioteka jest rzeczą ważniejszą niż plener malarski, a z tego co wiem, to pewnie jeszcze płótna z plenerów malarskich z ubiegłych lat zalegają gdzieś tam w magazynach starostwa powiatowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, poddaję pod głosowanie. Proszę pan wicestarosta jeszcze w kwestii wniosku pana radnego. Tak, w kwestii wniosku pana radnego, jak gdyby zadania, które z tego wniosku miałyby być realizowane. Otóż powiat wolsztyński uczestniczy w wsparciu wszystkich szkół, których jest organem założycielskim w każdej w kwocie 12 tysięcy złotych, to jest 36 tysięcy w skali roku. Jest to rozwój program narodowy o rozwoju czytelnictwa, gdzie udział własny w każdej szkole wynosi 3 tysiące. Czyli my to zadanie realizujemy nie tylko na poziomie biblioteki publicznej, dofinansowując miejską bibliotekę, ale również w swoich szkołach. Tak więc uważam, że wykreślanie programu pleneru malarskiego jako też jednej z dróg rozwoju i kultury za niezasadne. Dziękuję. Proszę bardzo, pan Ryszard Kulb. Jeszcze tylko jedno pytanie związane z propozycją pana radnego Janusza Moskowiaka, bo z tego co ja pamiętam w dyskusji na Komisji Edukacji, to ten plener jest powiązany z naszą współpracą z powiatem Damysz-Prewald. I on jest jako współfinansowanie, tak? Tak, panie starosto? Tak, tak, jak najbardziej. Proszę bardzo. Dziękuję. Pan Stanisław Skorupka, proszę. Ja mam pytanie do pana radnego. Czy przedstawiał pan na Komisji Edukacji ten wniosek? Komisja akceptowała go? Była o tym mowa. Czy wnioskodawca chce jeszcze coś dodać? Oczywiście, że mogę dodać. Wydaje mi się, że plener malarski jest to tak w latach ubiegłych przedsięwzięcie, które powinno być mimo wszystko finansowane ze środków pozabudżetowych, związane chociażby z jakimś tam sponsoringiem. Jak najbardziej powinno to być wpisane w plan rozwoju kulturalnego naszego powiatu, aczkolwiek czytelnictwa nigdy dosyć, czytelnictwo upada, a jest to naprawdę ogromny priorytet, jeżeli chodzi o wartości edukacyjne tego roku. Także będę się upierał przy swoim. Dziękuję. Dziękuję. Pan Stanisław Skorupka jeszcze w tej sprawie. Przepraszam. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Odpowiadając panu przewodniczącemu Komisji Budżetowej, Komisja Edukacji, Kultury, Promocji, Sportu, Turystyki mówiła o wielu rzeczach, między innymi na przykład o remoncie dachu na liceum, na budynku liceum ogólnokształcącego. Mówiła również o Gościeszynie, mówiła o czytelnictwie, czyli o bibliotekach. Ale nie chcieliśmy burzyć tego budżetu, no bo żeby skąd wziąć, to trzeba komuś, żeby coś dać, to trzeba komuś zabrać.
ale wiemy doskonale, zdajemy sobie sprawę z tego, że w roku 2016 będzie nadwyżka budżetowa. I z tej nadwyżki budżetowej myśmy nawet wskazywali, skąd można wziąć środki na te zadania. I w związku z tym, jak ona będzie, będziemy dzielić, to ja myślę, że zarząd ustosunkuje się pozytywnie i te sprawy, które były głoszone na Komisji Edukacji i Kultury, Sportu i Promocji, że one będą rozpatrywane i dlatego nie chcielibyśmy tutaj cokolwiek burzyć, żeby tu zabrać, tam dawać. Pan starosta jeszcze, proszę. Ja odnośnie odpowiedzi pana radnego Sejsa Pysika. Tak jak najbardziej uczestniczyłem w Komisji Edukacji, tylko myślałem, że to będzie w pana protokole z komisji, bo jak było sprawdzanie poszczególnych komisji, ale akurat nie było to ujęte. Tak, na Komisji Edukacji i Promocji Sportu i Turystyki Rady Powiatu Bożyńskiego zgłosiła komisja wniosek do zarządu, że jeżeli w roku 2016 nie powstanie instytucja kultury, to środki finansowe zaznaczone w budżecie na 2016, jak i na 2015 mają być przeznaczone na remont dachu liceum. To było. Ja myślałem, że pan przewodniczący to ujmie też w swojej wypowiedzi tutaj przed całej komisji. Myślę, że to troszeczkę. I tak samo komisji porządku też tutaj mamy odnośnie. Za daleko żeśmy zabrnęli, bo raptem z wniosku formalnego Janusza Boskowiaka zaczęła się daleko idąca dyskusja, która przeszła na komisję edukacji. Poddaję pod głosowanie wniosek radnego Janusza Boskowiaka o zmianę w projekcie uchwały, czyli zwiększenie kwoty przeznaczone na biblioteki, powtarzam, z 35 do 46, z wykreśleniem kwoty przeznaczonej na organizację plenery malarskiego. Kto z radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Proszę podnieść rękę. Dwie osoby. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy osoby. Stwierdzam, że przy dwóch głosach za, trzech sprzeciwu i 12 przeciw, Rada odrzuciła poprawkę radnego Janusza Moskowiaka. Czy jeszcze ktoś z radnych ma własną poprawkę do projektu budżetu? Proszę, pan Antoni Jeń. Ja pytanie chciałbym zadać jeszcze do. Ale to będzie dyskusja za chwilę, więc w dyskusji będzie można zadawać pytania i oczekiwać odpowiedzi. Czy jeszcze ktoś chciał się zgłosić z poprawką? Nie widzę. Zatem ten fragment procedury budżetowej mam za sobą. Ogłaszam dyskusję nad projektem budżetu na rok 2016. Bardzo proszę, pan Antoni Jeń. Dziękuję, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja miałbym pytanie do pani skarbnik. Mianowicie w tym odczytanej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej tam są wymieniane uwagi. Czy to co pani nam odczytała, wyczerpuje te wszystkie uwagi, czy to coś jeszcze zostało pominięte? Uwagi, które Regionalna Izba Obrachunkowa zawarła w opinii o projekcie uchwały budżetowej, te, które zostały nam wskazane, zostały odczytane w ramach autopoprawek, które zarząd wniósł do projektu uchwały. I wszystkie te punkty, które tutaj, o których była mowa, mianowicie ominięcie trzech paragrafów w podstawie prawnej, zmiany w zestawieniu odnośnie planowanych dotacji, pomyłka pisarska odnośnie rozdziału 010-08, te kwoty zostały i te wszystkie poprawki zostały ujęte w autopoprawkach. Czyli to, co wskazała Regionalna Izba Obrachunkowa, zostało ujęte w projekcie, poprawione w projekcie uchwały budżetowej na przyszły rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos w dyskusji? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej na powiatu bolsztyńskiego na rok 2016 wraz z przyjętymi autopoprawkami? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 17 radnych. Jeden radny był przeciw, 4 głosy wstrzymujące, tym samym 12 głosami za Rada przyjęła uchwałę. Kolejna uchwała dotyczy nadania statutu PCPR w Olsztynie. Bardzo proszę panią Annę Białek o wprowadzenie.
odniesienie do uchwały Rady Powiatu w sprawie nadania statutu powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Zgodnie z treścią artykułu 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego w szczególności jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności. W związku z powyższym istnieje konieczność nadania statutu dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie. Wobec powyższego przyjęcie niniejszej uchwały Rady Powiatu Olsztyńskiego jest w pełni zasadne. Dziękuję bardzo. Ta uchwała nie była opiniowana przez żadną komisję. Czy są pytania? Proszę, Janusz Mrozkowiak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, może nie tyle pytania, ale mam uwagi do statutu. Czy rozumiem w tym punkcie, tak? Chciałbym Pani Aniu zgłosić tutaj trzy ewentualne poprawki do rozpatrzenia, może nawet przez Wysoką Radę, ponieważ w paragrafie pierwszym, nie wiem czy Państwo mają to przed oczyma, ale jest zapisane tak, że siedzibą PCPR-u w Olsztynie jest miasto Wolsztyn. Proponowałbym zmianę tego punktu na bardziej uściśloną, bo w Olsztynie jest miasto Wolsztyn, moim zdaniem jest to błąd tautologiczny. Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie mieści się w Olsztynie przy ulicy 5 stycznia 5, jeżeli można by było tak zaproponować. Bo tak zazwyczaj w statutach, nie wiem czy Pani prawnik tutaj poprawi, ale zazwyczaj tak w statutach. Pani, tak. Znaczy, Pani radczyni zatrudniona w powiatowym centrum, tak tutaj aha. Sprawdzała, więc. Dobrze, czyli rozumiem, że. Ale nie ma absolutnie przeszkód, żeby tego. Doprecyzować, tak. Tak, tak, to jest no, precyzyjnie. Tak, tak, nawet to lepiej. Dobrze. Mam jeszcze drugą uwagę. W paragrafie trzecim jest taki dziwny zapis, który może być na opak interpretowany. W paragrafie drugim, ustęp drugi jest napisane, że przy realizacji zadań PCPR-u i tak dalej, współpracuje się także z Kościołem. I Kościół tutaj jest napisany małą literą według słownika języka ortograficznego języka polskiego. Kościół napisany małą literą jest to budowla. Tak, to jest dokładnie tak. Także nie wiem, czy tutaj chodzi o to, że dyrektor ma się udzielać, raczej ma się udawać na spowiedzi, ale może lepiej nie, bo jak musiałby grzeszyć, żeby się spowiadać, więc proponowałbym napisać to wielką literą, a także Kościołem katolickim, czyli wielkimi literami i związkami wyznaniowymi. Myślę, że to ta poprawka nie, byłaby jak najlepsza. To może to i to w takim wypadku. Aha. Czyli zostawić Kościół wielką literą, tak? No, jasne. Znaczy ja chcę dodać może do tego, Pani Radny, tu w tym punkcie drugim paragrafu trzeciego tylko policja została podkreślona z dużej litery, czyli jak gdyby ukłon w kierunku policji jest wyraźny. Chociaż powinno być małą literą, że tak powiem, czyli pan przewodniczący tutaj wychwycił, jako instytucja nie jest to nazwa własna, bo tu chodzi o policję szeroko pojętą, więc policja powinna być małą literą, a Kościół wielką. Policja z małej, tak. Kościół z dużej. Pani? Ja jestem, przepraszam, polonistką, tak? Ale moim zdaniem to nie są, żadna z tych nazw nie jest nazwą własną, prawda? Czyli według mnie wszystkie te instytucje małe. Powinny być z małej litery. No właśnie z Kościołem jest problem. Proszę mi wierzyć. No. Oczywiście z zapisem tego słowa jest problem, bo Tadeuszu, jesteś polonistą, możesz mnie ewentualnie tutaj poprzeć albo i nie, ale Kościół faktycznie pisany małą literą to chodzi tutaj o budynek, a Kościół wielką literą to chodzi tutaj o instytucję związaną z wyznaniem. Proszę mi wierzyć, przerabiałem tę sytuację niejednokrotnie, nawet było to jakimś przedmiotem dywagacji maturalnych z mojej strony i przyznano mi rację, że jeżeli chodzi o wyznanie, to Kościół musi być wielką literą. No nie wiem, no ale to możemy to przegłosować no. I poprawić słownik. Proszę, pan Antoni Janik, w tej kwestii. W tej kwestii, tak, dziękuję panie przewodniczący. Proszę państwa, są organizacje pewne, które w nazwie mają też Kościół. I tutaj no, to jest o tyle no, niebezpieczne, że możemy na takiej prostej sprawie mieć jakieś problemy. I to nie małe problemy. Także tu te nazwy podmiotów uczestniczących w tych działaniach, o których mowa w statucie, powinny być bardziej sprecyzowane, żebyśmy nie mieli tutaj z tego tytułu kłopotów. I tu jak jest. Ale się... może pan, bo nie do końca rozumiem, co pan ma na myśli mówiąc o sprecyzowanie. Czy ma pan na myśli wymienienie kościołów?
żeby było jasne, o jakie tu kościoły chodzi. Nie, ja jeszcze raz powtarzam, że są organizacje, które mają w swojej nazwie Kościół. I to może być przedmiotem później pewnych. Ale równie dobrze może być zapis zamiast liczby pojedynczej w liczbie mnogiej, kościołami z małej litery. Panie Przewodniczący, z tego wynika, że do tej pory statutu nie było i nie widzę potrzeby takiego pośpiechu. Wnioskuję o skierowanie projektu uchwały do komisji. Mam wniosek formalny radnego Janusza Mrozkowiaka, który w międzyczasie był korygowany poprzez dyskusję. Czy zechce pan teraz sprecyzować, co ma być z małej, a co z dużej litery? Oczywiście, aczkolwiek mam jeszcze trzecią uwagę. To może najpierw powiem o trzeciej uwadze. Nie, po kolei, bo za chwilę już mam głos pana Antoniego Janika o przełożenie, czyli dobrze, nieprzyjęcie tego statutu na dzisiejszy sesji. Słownik ortograficzny języka polskiego pana Edwarda Polańskiego mówi w ten sposób, że jeżeli mówimy o konkretnej instytucji, to musimy zapisać ją wielką literą. A jeżeli chodzi o małą, to jest to pojęcie bardzo ogólne. Jeżeli na przykład byśmy napisali, że współpracuje ze szkołami, to mamy na myśli wszystkie szkoły z małą literą. I dokładnie do tego zmierzamy, żeby napisać szkołą wielką literą. W tym wypadku chodzi o konkretną szkołę, do której możemy się odnieść. Także uważam, że powinna być zachowana wielka litera, a policja w sensie ogólnym powinno być zapisane to małą literą. Co do policji, nie umniejszając policji, zdecydowanie małą. Co do kościoła, ja idę dalej, aby zmienić liczbę pojedynczą na liczbę mnogą. Nie będzie żadnej wątpliwości i z tą tezą się też radny zgadza, a nie ma w tym momencie wyszczególnienia, o jaki kościół chodzi. Dokładnie. Można tak być. Proszę, wicestarosta. Panie Przewodniczący, może rozwiążemy ten problem na poziomie logiki formalnej. Mamy część paragrafu trzeciego, punkt drugi, czytam jego część, a także kościołem i związkami wyznaniowymi. Czyli mamy do czynienia z koniunkcją, łącznością zbiorów. Jedno definiuje jednoznacznie sposób drugi. Myśląc o związkach wyznaniowych, traktujemy tak samo te kościoły. Już mnie kociło, bo radny Janusz Mrozkowiak ma dostęp do internetu, żeby sprawdził w Wikipedii, co to jest ta logika formalna, ale myślę, że możemy sobie tak dalece idącą dywagację odpuścić. Wniosek pana radnego, czy radny... Ja podtrzymuję to mimo wszystko, bo definicja związku wyznaniowego nie obejmuje kościoła katolickiego, bo możemy założyć z panem Romanem sektę, to też będzie związek wyznaniowy. Muszę ten wniosek podzielić. Pierwszy wniosek, aby policję zapisać w statucie z małej litery, kto jest za tym? Nie, samą policję z małej litery. Tak. Przepraszam, konsultuję. Wydaje mi się, że najpierw wniosek Janika powinien dalej idący. Jeżeli zostanie przyjęte, to w ogóle nie będzie pan. Ma pan rację. Panie Antoni, uzgodniliśmy i przyznaję rację panu sekretarzowi, że najpierw pana wniosek zagłosujemy jako wniosek daleko idący, aby odłożyć ten projekt statutu na kolejną sesję i wcześniej go poddać pod obrady właściwym komisjom. Bardzo proszę, kto z radnych jest za tym, aby przenieść głosowanie nad tym wnioskiem na następną sesję, a w międzyczasie poddać pod obrady właściwym komisjom? Proszę podnieść rękę. 1, 2, 3. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 3 głosach za, 1 wstrzymującym, 13 głosów za, odrzuciło wniosek najdalej idący. I teraz wracamy do wniosku radnego Mrozkowiaka. Kto jest za tym, aby zapis w tym punkcie drugim paragrafu trzeciego policja był z małej litery? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Leszku, ty miałeś z polskiego, jaką co do nakręcenia? Przy jednym głosie przeciw, 2 wstrzymujących. Pan komendant policji wyraźnie przygląda się głosowaniu. I notuje. Rada odrzuciła tę poprawkę. I kolejna poprawka dotyczy zapisu. Przepraszam, przyjęła poprawkę oczywiście.
z małej litery, bo taka poprawka była. I drugi wniosek dotyczył zostawienia liczby pojedynczej, tak, z dużej litery. Ja się nie opieram. Jeżeli chodzi o konkretne kościoły, może być to, ja mam, wielką literą. To ja mam prośbę do pana radnego i chcę pana przekonać, aby poddać pod głosowanie wniosek, aby zastąpić liczbę pojedynczą liczbą mnogą i napisać kościołami z małej litery. Ja się z tym nie zgadzam, bo to uwłacza ortografii. Jeżeli radny się z tym nie zgadza, wobec tego poddaję pod głosowanie, kto z radnych jest za przyjęciem poprawki, aby wyraz kościół czy kościołem zapisać z dużej litery. Proszę podnieść rękę. Z dużej. 1, 2, 3, 4, 5. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5. Jeszcze raz. Kto był za? 1, 2, 3, 4, 5. Przepraszam, pan starosta, 6. Z dużej litery. Dobrze. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5. Kto się wstrzymał? 1, 2, 3, 4, 5. 6 plus 5. Nie ma Stanisława Piesika. Czyli wniosek uzyskał akceptację, aby zapisać kościół z dużej litery. Co wcale nie oznacza, że mój wniosek, który za chwilę złożę, nie może zostać przyjęty. A ja składam wniosek, aby wyraz kościołem z dużej litery zastąpić wyrazami, a także kościołami z małej litery. Kto jest za przyjęciem mojego wniosku? Tego nie głosuję. Powtarzam. Mamy przegłosowane kościół. Tak, jak piszemy kościół z dużej litery, tak? Tak. A ja składam wniosek następny, aby słowo kościół z dużej litery zastąpić słowami kościołami z małej litery. Kto jest za przyjęciem z małej litery? Kto jest za przyjęciem mojego wniosku? Noga. Tak jest. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4. Kto się wstrzymał? 10 głosami za, przy 4 przeciw i 2 wstrzymujących zastąpiliśmy kościół z dużej litery kościołami z małej litery. Czy jeszcze są wnioski formalne co do treści? Proszę, Janusz Bruskowiak. Ja chyba napiszę do Rady Języka Polskiego, bo tu jakiś ewenement padł dzisiaj, ale jeszcze mam jedną uwagę, drodzy państwo, odnośnie paragrafu 4 ustęp 9. Jest napisane tak dosyć ambiwalentnie tutaj, że dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej i efektywnej kontroli zarządczej. Z tego co pamiętam, mogę się tutaj mylić, jest to cytowanie ustawy o finansach publicznych i wypadł tutaj dziwnym sumptem jeden wyraz skutecznej, więc proponowałbym mimo wszystko dopisać tutaj. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej. Czwarty ustęp. Czwarty. Punkt 9, aby między adekwatny a i wstawić skuteczny. Proszę podnieść rękę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kto jest przeciw? 1. Kto się. Czyli nieskuteczny. Panie Przewodniczący, dla mnie efektywny, a skuteczny to samo. Ktoś jest albo efektywny, albo skuteczny. No nie wiem. Aha, dlatego jest pan przeciw. Okay. A kto się wstrzymał? Ja przepraszam, ale pani prawnik, niech pani sprawdzi, bo mi się wydaje, że to jest cytat z ustawy o finansach publicznych. Panie radny, ja nie udzieliłem panu głosu. Jesteśmy na etapie głosowania. 7 głosami za, przy 1 głosie przeciw i 8 wstrzymującymi się poprawka została przyjęta. Dyrektor zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zastępczej. Zarządcy, przepraszam. Jeszcze poddaję pod głosowanie wcześniejszy wniosek jako pierwszy pana radnego Janusza Broskowiaka, aby w punkcie 2 rozszerzyć siedzibą jest miasto Wolczyn z określeniem ulicy i numeru,
Proszę, kto jest za przyjęciem tego wniosku? Nie głosowaliśmy jeszcze tego. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Radny Skorupka nie głosował. Głosowało 15 radnych. Jednogłośnie Rada ten wniosek o poprawkę przyjęła. Czy jeszcze są uwagi co do treści statutu? Nie ma. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 106? Proszę podnieść rękę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 15 radnych. Rada 14 głosami za, przy jednym głosie sprzeciwu przyjęła uchwałę. Kolejna uchwała dotyczy określenia zadań, na które przeznacza się środki z PFRON-u na bieżący rok. Jak zwykle czyścimy pewne sprawy. Pani Marta Kaźmierczak, proszę bardzo. Wysoka Rado, w dniu 21 grudnia kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie poinformowała, że środki PFRON, które zostały przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej, nie zostały wykorzystane przez beneficjentów. W związku z zaistniałą sytuacją proponuje się przeznaczyć całość niewykorzystanych środków na zadania dotyczące dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze. Rada Społeczna do Spraw Osób Niepełnosprawnych pozytywnie zaopiniowała propozycję. Dziękuję. Komisja Budżetowa. Jako członek komisji wobec nieobecności pana przewodniczącego informuję, że wydała opinię pozytywną. Pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 107? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowało 15 radnych. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. Kolejna, ostatnia uchwała dotyczy ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych. Bardzo proszę, pani Marta Kaźmierczak. Zgodnie z artykułem 94 ustęp 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku Prawo farmaceutyczne, rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu wolsztyńskiego w drodze uchwały określa Rada Powiatu. Załącznik stanowiący integralną część niniejszej uchwały został sporządzony na podstawie pozyskanych opinii samorządów gminnych i samorządu aptekarskiego. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne. Opinię samorządu aptekarskiego dostaliśmy dosłownie godzinę przed rozpoczęciem dzisiejszej sesji. Jest ona pozytywna z jedną uwagą. Prezydium wnosi o uwzględnienie wniosku apteki Esculap w Olsztynie. Zgodnie z jego treścią prawidłowa nazwa apteki to Esculap, a nie Esculap. Apteka wnosi nadto o zmianę godzin jej pracy w okresie od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 20, gdzie w projekcie uchwały państwo mieli od 8 do 19. Dlatego proszę o dokonanie autopoprawki. My traktujemy to jako autopoprawkę. Czy są pytania? Nie było tu opinii żadnej komisji. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Zatem przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały nr 108? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że głosowała 15 radnych. Rada przyjęła uchwałę jednogłośnie. W punkcie 8 mamy odpowiedzi na interpelacje oraz zapytanie radnych. Bardzo proszę pana starostę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Mamy ciąg pytań i zacznę od pytań z interpelacji radnego Antoniego Jadnika. Pytanie pierwsze. Szpital, ilu pracuje chirurgów i ile bierze czynny udział w operacjach? Nie wiemy. Zarządzaniem szpitalem i strukturą organizacji pracy oddziału chirurgicznego odpowiada dyrektor, a w jego imieniu ordynator tego oddziału. Zwrócimy się z zapytaniem przesyłając mu zadane pytanie. Pytanie o strukturę podziału płac i zatrudnienia. Jest to pytanie, o które zwracaliśmy się do dyrektora. Po uzyskaniu odpowiedzi przekażemy ją panu radnemu. Pytanie, kiedy zostanie przedstawiony program restrukturyzacji szpitala? Jak rozumiem, odpowiedzi na części wcześniej zadanych pytań mieszczą się w kategoriach restrukturyzacji lub sposobu zmiany zarządzania zasobami ludzkimi w szpitalu.
Była wyłoniona komisja wewnętrzna szpitala, która prowadziła audyt. Są to wnioski, które ma są to wnioski do realizacji, które ma przedstawić dyrektor szpitala. Nie jest osobą obecną na tej sesji. Prześlemy mu te pytanie i odpowiedź przekażemy panu radnemu. Jeżeli chodzi o pytanie pana radnego Mrozkowiaka, pytanie na temat strategii, proszę o odpowiedź kierownika wydziału. Panie przewodniczący, szanowna rado, w odpowiedzi na to pytanie informuję, że dostałem zobowiązanie telefoniczne firmy, że do dnia 31 grudnia zostanie przesłana aktualizacja strategii do zaakceptowania przez nas. Oczywiście zostanie ona przesłana do osób, które wniosły zastrzeżenia w celu zaakceptowania tych zmian i ewentualnych jeszcze uwag. Do 22 stycznia mamy czas na wprowadzenie tych wszystkich zmian zgodnie z protokołem odbioru. Jeżeli chodzi o finansowych, żadnych dodatkowych finansów z tego tytułu nie poniesiemy kosztów. Dziękuję, proszę kontynuować państwo. Prac. W ciągu ulica Lipowa pragnę tu poinformować, że nie wszystkie zjazdy zostały tu wykonane od podstaw. Są tam istniejące zjazdy, które zostały po prostu dostosowane, poszerzone i dlatego też wizualnie może nie do końca to wszystkim odpowiadać. Jeżeli chodzi o temat zagęszczenia czy tamtego zamulenia tego, oczywiście na chwilę obecną jest pogoda taka, jaka jest. Jest to kostka bezfazowa, które nie idzie do końca tak łatwo jej zamulić. Ten proces zamulania trwa, cały czas wykonawca dba o to, żeby to zostało wykonane. Mamy 5 lat gwarancji na to. Jeżeli będzie jakieś niedoróbki, które wyjdą w trakcie użytkowania, oczywiście wykonawca zobowiązany do ich usunięcia. Dziękuję, bardzo proszę kontynuować. Zapytanie dotyczące małej obwodnicy ciągu rowerowego zostanie przesłane do Urzędu Miejskiego. Pytanie pana radnego Ryszarda Kurpa na temat nieodpłatnej pomocy prawnej. Informacja została skserowana i przedstawiona radnym. Ja tylko uzupełnię, że 30 jutro odbywa się podpisanie umowy na wypełnienie czynności prawnych przez przedstawicieli Izby Adwokackiej i Izby Radcowskiej, czyli w pełni przygotowani wchodzimy z dniem 1 stycznia do tego zadania, łącznie z zabezpieczeniem środków. Tak. Jeżeli chodzi o tę interpretację pana radnego Koziołka, to już mówiłem na wstępie, że jeżeli chodzi o kwestie, jeżeli będą interpretacje na piśmie, każdy radny z państwa otrzyma. Jeszcze raz proszę mi tutaj wybaczyć, że ten okres około 2 tygodni był tak, że dzisiaj nawet otrzymaliśmy informację ze szpitala. Był to pewien okres taki też świąteczny, także jeżeli będą odpowiedzi na interpretacje pisemne, każdy z państwa otrzyma, tak jak otrzymaliście też informację dotyczącą kontraktów. Aczkolwiek dzisiaj też będą przesłane państwu chyba już na maila z tego, co pani ma przekazane. Tak, pani Marto? Będzie skanować i będą dzisiaj państwu też przesłane te informacje, które były jak najbardziej. Czy coś jeszcze pan Jan ma? Nie. Ja teraz jeszcze. Jeżeli chodzi o życzenia, panie przewodniczący, to jak najbardziej na stronie, oczywiście na zakończenie sesji pan złożył życzenia, jak najbardziej tutaj radnym i wszystkim, bo mamy sesję online, aczkolwiek też na stronie internetowej pojawiało się kilka razy, bo życzenia. W pierwszej kolejności była taka sytuacja, że z burmistrzem, panem burmistrzem, panią wójt i panem wójtem mówiliśmy się w ten sposób, że
przekazujemy wspólnie życzenia do prasy, jak i też do mediów. Jest to oczywiście mniejszy koszt. Dwa, ostatnie takie życzenie, które jest też na święta, jak i na Nowy Rok, jest ujęte, że są życzenia od rady, przewodniczących rad powiatu, przewodniczących rad gminy i takowe widnieje. Ale mam tutaj prośbę, bo też w najbliższym czasie będziemy przekazywali zaproszenia na spotkanie noworoczne i byłbym bardzo tutaj zobowiązany, aby też pan się umówił jednego dnia i podpisał też zaproszenia na te spotkanie noworoczne, które będzie 22 stycznia. W przypadku życzeń na święta i na Nowy Rok takowe widnieją i są na stronie internetowej. A od formalnej poczcie nie otrzymałem żadnego pisma dotyczącego pana tutaj wypowiedzi. Nie dostałem w poczcie dokumentu mówiącego o tym, że mam też zamieszczać jeszcze dodatkowe jakieś życzenia. Nie ma problemu, strona internetowa jest stroną, którą dysponuje powiat i dysponuje starostwo i jeżeli będzie to adekwatnie wymogiem, to nie ma problemu, ale życzenia są złożone dla wszystkich mieszkańców i nie tylko całego powiatu przez samorządy. Czy ja nie chcę polemizować na tym punkcie. Może mnie pan, panie starosto, nie lubić, natomiast chcę powiedzieć, że ja, jakby nie było, jestem przewodniczącym Rady Powiatu Wolsztyńskiego i odmówienie umieszczenia na stronie internetowej życzeń w imieniu radnych podpisane przez moją osobę, to jest pana decyzja. Oczywiście, jeżeli wyciągnął pan z tego wniosek i następne życzenia są już wspólnie w imieniu Rady, to ja dziękuję, bo uzyskałem swój cel. Także dziękuję panie starosto. Dziękuję uprzejmie. Czy wyczerpa pan? Tak, tak. Wszystkie pytania, aż pan wicestarosta, proszę bardzo. Czy było sugestia, wniosek, zapytanie radnego pana Romana Andrysa odnośnie drogi w sprawie Kębłowo? Jest to temat nam znany. Łącznie z powiatowym zarządem dróg będziemy to analizować i odpuścimy dalsze działania wspólnie w pracy w komisjach i zarządu powiatu. Dziękuję. Jeszcze pan starosta. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jeszcze odnośnie zapytania też pana radnego Szarda Kurpa. Poprosiłbym panią Joannę Stowską, aby przedstawiła tak w skrócie, bo otrzymaliście państwo informację, w jakich miejscach, w jakich dniach będą urzędowały te porady prawne. Mówię tu o gminie Wolsztyn, gminie Siedlec i gminie Przemyt. Panie Jasiu, proszę bardzo. Ale myśmy dostali taką informację. Nie ma potrzeby. Nie ma potrzeby, panie starosta. To dziękuję uprzejmie. Dziękuję. Przechodzimy do punktu 9. Wnioski, oświadczenia radnych i informacje. Bardzo proszę, Janusz Moskowiak. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, dwie sprawy króciutkie chciałbym poruszyć. Otóż przed chwileczką połączyłem się z Komisją Języka Religijnego Rady Języka Polskiego i tam jest jasno i wyraźnie napisane, że wielką literą piszemy Kościół w znaczeniu organizacji, instytucji oraz ogółu wiernych. Także sprawiedliwość, sprawiedliwością, ale racja jest po mojej stronie. Pojęcie racja jest pojęciem bardzo względnym i myślę, że rację mają ci, którzy są większością demokracji i jakby co, na razie nikt innego lepszego systemu niż demokrację nie wymyślił. Jeszcze nie dokończyłem, jeszcze miałem dwie sprawy. Tak, ale to przepraszam na wesoło. Proszę panie Antoni. Żebyśmy uchwalili, że wychodzimy przez okno na zewnątrz. To ja myślę, że ci, którzy by to uchwalili. Większość uchwali i połowę rady stracimy. Patrz, nie polemizuję, bo to takie. Druga sprawa, którą chciałem powiedzieć, chciałbym bardzo podziękować zarządowi oraz panu Tadeuszowi Majszakowi za to, że tak szybko zareagował na moją uwagę odnośnie ulicy Bohaterów Wielnika. Wszystko zostało wykonane. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Szanowni państwo, proszę. Jeszcze tylko jedna sprawa w jakiejś oświadczeniu, może informacji. Na poprzedniej sesji 15 grudnia składałem taką interpelację, zapytanie w sprawie dowozów uczniów i zmiany rozkładu jazdy pociągów. To zostało oczywiście na sesji wyjaśnione. Ja tylko apeluję, aby pamiętać o tym, że rozkład jazdy będzie zmieniany po raz kolejny chyba w miesiącu marcu i już w tej chwili należałoby chyba
do Departamentu Transportu Urzędu Marszałkowskiego skierować pismo, jeśli chodzi o przyspieszenie tego rannego pociągu. A jednocześnie w czasie tej dyskusji tutaj wynikła sprawa rozpoczynania i kończenia lekcji w Zespole Szkół Zawodowych. Jeśli dobrze pamiętam, to pan Andrzej, wiceprzewodniczący, o tym mówił. Chcę państwu tylko powiedzieć, że lekcje w Szkole Zawodowej od momentu oddania 11 izb lekcyjnych plus tych wszystkich rzeczy, które towarzyszyły tej rozbudowie, ostatniej rozbudowie, w wyniku oddania tych izb do użytku, lekcje rozpoczynają się o godzinie 8, kończą się podstawowe zajęcia o godzinie 15.05, a poprzednio były o godzinie 7.15, a kończyły się o godzinie 17.10. Także praktycznie rzecz biorąc, szkoła zyskała w ciągu jednego dnia 3 godziny lekcyjne, jeśli chodzi o podstawowy plan lekcji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, Antoni Janik. Dziękuję. Wysoka Rado, z dzisiejszych informacji, jakie żeśmy uzyskali, wynika, że termin zakończenia dokumentacji i uzyskania pozwolenia na budowę dotyczących modernizacji szpitala będą niedotrzymane. Liczyliśmy na to, że w styczniu nam się to uda i będzie o czym rozmawiać na debacie w sprawie szpitala. Panie Przewodniczący, jak w związku z tą sytuacją przewiduje pan i termin sesji styczniowej i porządek obrad? Czy będzie o czym mówić na sesji w kwestii szpitala? Bo to tak wygląda, jakby to było, chodziło o celowe sabotowanie tego procesu. Panie radny. Żadne terminy nie są dotrzymane i wielkie nieporozumienie, nieszczęście, jeżeli ktoś zaufa, okazuje się dyrektorowi szpitala, bo zawsze będzie oszukany. Panie radny, myślę, że jest czas, abym złożył oświadczenie w formie apelu. Chciałem to zrobić przed świętami, ale nie chciałem psuć atmosfery świąt Bożego Narodzenia. Chciałbym skierować apel do Rady Powiatu Wolsztyńskiego o podjęcie starań mających na celu powstrzymanie starosty wolsztyńskiego od działań na szkodę SPZOZ w Olsztynie. Uzasadnię swój apel szczegółowo. Od objęcia funkcji starosty wolsztyńskiego, to jest od listopada 2014, Janusz Łączkowiak podejmuje szereg istotnych działań w sprawie szpitala w Olsztynie. W świetle ostatnio ujawnionych faktów należy jednak poważnie się zastanowić, czy działania te istotnie leżą w interesie SPZOZ w Olsztynie i powiatu wolsztyńskiego, czy też godzą w ten interes. Niniejszy apel powodowany jest potrzebą poddania państwa ocenie, czy działania starosty Janusza Frąckowiaka mają na celu dobro pacjentów i dobro pracowników szpitala, czy też w rzeczywistości zmierzają do powierzenia odpowiedzialności za losy wolsztyńskiego szpitala obcemu podmiotowi. Po pierwsze, działania starosty Janusza Frąckowiaka najjaskrawiej uwidaczniają się w najistotniejszej dla szpitala sprawie, to jest procesie dostosowania SPZOZ w Olsztynie do norm przewidzianych w stosownym rozporządzeniu z 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegółowych wymagań, jakie powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. I tu słów kilka historii. W czerwcu 2014 roku Janusz Frąckowiak, będąc jeszcze członkiem zarządu powiatu wolsztyńskiego poprzedniej kadencji, zaaprobował w całości stanowisko zarządu jasno i precyzyjnie określające przyjętą koncepcję dostosowania szpitala do wyżej wymienionych wymogów, jak również konkretnie wskazującą dyrekcji SPZOS kierunek dalszych działań. Podkreślam, kierunek dalszych działań w tej sprawie. Ten kierunek był ściśle sprecyzowany. Budowa częściowo zaadaptowanego pięciokondygnacyjnego budynku z lądowiskiem dla helikopterów oraz przebudowa istniejącej części szpitala. Już po upływie pół roku, na przełomie roku 2014-2015, Janusz Frąckowiak wycofał się z przyjętych przez poprzedni zarząd ustaleń i jako starosta wolsztyński stał się rzecznikiem nowej koncepcji minimalistycznej, wielokrotnie wówczas wypowiadając się, że szpital nie potrzebuje znaczącej rozbudowy.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że ta nagła zmiana poglądów Janusza Frąckowiaka miała miejsce w momencie, kiedy dyrekcja szpitala przedstawiła opracowany zgodnie z powziętym przez poprzedni zarząd stanowiskiem program funkcjonalno-użytkowy pozwalający w sposób maksymalnie sprawny w systemie zaprojektuj, wybuduj zrealizować planowaną inwestycję. Jako przewodniczący zarządu powiatu wolsztyńskiego wziął zatem odpowiedzialność za zniweczenie ponad półtorarocznego wysiłku nakładu pracy zespołów, osób, czasu i przede wszystkim środków finansowych. 27 stycznia bieżącego roku, niespełna rok temu, starosta Janusz Frąckowiak dał swojej zagadkowej zmianie poglądów oficjalny wyraz, głosując na Radzie Powiatu za oświadczeniem zakładającym skrajnie ogólnikową, sformułowaną tezą o minimalnej rozbudowie. Starosta Janusz Frąckowiak nigdy nie był w stanie określić, co przez to sformułowanie rozumie. Na zupełną groteskę zakrawa fakt spotkania w miesiącu styczniu bieżącego roku starosty Janusza Frąckowiaka z wiceministrem zdrowia Sławomirem Neumannem, którego celem było prawdopodobnie skonsultowanie dalszych działań w sprawie szpitala. Świadomie używam stwierdzenia prawdopodobnie, bo do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy od pana starosty żadnej informacji, o jaką radę zwracał się do ministra. W tym miejscu wypada zadać trzy pytania. Po pierwsze, czy doprawdy należy udawać się na spotkanie z ministrem zdrowia, żeby dowiedzieć się, co trzeba zrobić z wolsztyńskim szpitalem? Czy odpowiedzialny lokalny polityk nie powinien tego wiedzieć sam? Jak należy ocenić spotkanie w sprawie dalszych losów szpitala z wiodącym politykiem partii, która bez cienia skrupułów twierdzi, że szpitali w Polsce jest za dużo, powinny być łączone, przekształcane spółki lub likwidowane? Czy pan starosta dopiero po tym spotkaniu nabrał zachęty do swoich aktualnych działań stojących w jaskrawej sprzeczności z dobrze rozumianym interesem powiatu wolsztyńskiego, czy też miał je wcześniej, a tylko chciał uzyskać wsparcie od pana wiceministra? W pierwszych kilku miesiącach bieżącego roku Janusz Frąckowiak, pomimo wspomnianych konsultacji w Ministerstwie Zdrowia, nadal nie potrafił, a może nie chciał dać radnym żadnej informacji, jaka konkretnie koncepcja modernizacji szpitala jest przez niego postulowana i jaka ma być realizowana. Pytany o to wielokrotnie przez radnych dawał mgliste i wymijające odpowiedzi. Brak pomysłu, jak rozumieć swoją wizję modernizacji szpitala, pokrywał próbami wyprowadzenia ze szpitali niektórych mniej potrzebnych oddziałów. Bardzo dobrze o tym pamiętamy. Mowa tu o oddziale rehabilitacji czy też zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym. Wtedy traktowałem te informacje jako wyraz nieporadności decyzyjnej pana starosty. Dziś niestety, dysponując wiedzą na temat aktualnych poczynań Janusza Frąckowiaka, śmiem wątpić, że doskonale zdawał on sobie wówczas sprawę, na jakie straty naraża szpital i społeczność powiatu wolsztyńskiego, chcąc zlikwidować te oddziały. Doskonale wiedział również, jakie koszty musiał ponieść szpital i cały powiat przeniesienia ZPO lub oddziału rehabilitacji do nowych lokalizacji. W kwietniu bieżącego roku, szukając koza ofiarnego, którego można by obciążyć odpowiedzialnością za wywołany przez siebie chaos decyzyjny i własną niekompetencję, starosta doprowadził do powzięcia przez Radę Społeczną SPZO, z której został przewodniczącym, pozytywnej opinii w sprawie odwołania dyrektora Krzysztofa Albińskiego ze stanowiska. Żadna z przyczyn zawartych w argumentacji za odwołaniem, według mojej oceny, nie była prawdziwa. Dziś w kontekście przytoczonych w dalszej części uzasadnienia faktów można domniemywać, iż próba usunięcia ze stanowiska dyrektora Albińskiego była spowodowana nie tylko chęcią obciążenia winą dyrektora za własne działania, lecz również, a przede wszystkim, wyeliminowaniem osoby mogącej swą podstawą stanowić tamę dla poczynań godzących w dobro szpitala i jego pacjentów. Na drugi dzień po Radzie Społecznej SPZO został odwołany ze stanowiska wicestarosta Ryszard Kur, który konsekwentnie odpowiadał się za przemyślaną, spójną i doprecyzowaną wizją przebudowy szpitala. Był to jedyny podany przez starostę Janusza Frąckowiaka powód odwołania ze stanowiska tej osoby. Jest to wyraz nietolerancji w gremium, które ze swej istoty, a tym gremium jest zarząd powiatu,
zakłada możliwość różnic w poglądach. W maju bieżącego roku starosta Janusz Szczątkowiak, będąc zmuszony na skutek protestu społecznych współpracować z dyrektorem szpitala, nadal negatywnie ocenia jego pracę, podając w oświadczeniu z dnia 4 maja, iż nie zostały przygotowane wielkość ewentualnej przyszłej przebudowy, program funkcjonalno-użytkowy dla przebudowy, rozbudowy szpitala, ilość kondygnacji, kosztorys i wynikające z niego koszty inwestycji. I tu również żaden z przytoczonych zarzutów nie był prawdziwy, gdyż zarząd tymi informacjami dysponował wcześniej. W maju 2015 roku zarząd przyjął kolejną wersję rozbudowy szpitala. Przyglądając się tej koncepcji, mogłoby się wydawać, iż jedyną różnicą w stosunku do zaaprobowanej przez poprzedni zarząd jest budowa czterokondygnacyjnego budynku zamiast pierwotnie planowanego pięciokondygnacyjnego. Mimo iż ta koncepcja to jest 80% poprzedniej koncepcji, to jednak jest obciążona poważnymi wadami. Zarząd pod przewodnictwem starosty lekkomyślnie uznał bowiem, że nie jest potrzebna szpitalu centralna sterylizatornia czy lądowisko dla helikopterów. Pan starosta od momentu spotkania z panem Markiem Wójcikiem, w spotkaniu brał udział wówczas wicestarosta Ryszard Kut, posiadał jednak wiedzę, że centralna sterylizatornia to serce szpitala, a SOR bez specjalnego lądowiska dla helikopterów nie będzie mógł zostać zakontraktowany i prawidłowo funkcjonować. Mimo to usunął z pierwotnej wersji właśnie te elementy. Warto tę decyzję wyraźnie odnotować w całym ciągu poczynań Janusza Frąckowiaka, by móc odpowiedzieć na pytanie, czy była to kolejna lekkomyślność, czy też celowe działanie. Starosta w dalszym ciągu podejmował decyzje dyskredytujące w oczach opinii publicznej osobę dyrektora, udzielając mu, i tu przypomnę, nagany w miesiącu październiku, informując szeroko publicznie o tym media oraz radnych. Nałożenie kary akurat zbiegło się z terminem oddawania szpitala po termomodernizacji. Konkludując, wszystkie opisane wyżej działania i zaniechania można dopiero w pełni zrozumieć w kontekście działalności starosty Janusza Frąckowiaka, którą podejmuje od września bieżącego roku. Pan starosta aktywnie uczestniczy bowiem w działaniach na rzecz konsolidacji i połączenia trzech okolicznych szpitali: Grodzickiego, Nowotomyskiego i Wolsztyńskiego. Do dnia dzisiejszego, do wczoraj, bo ja dzisiaj otrzymałem, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi ze strony starosty Janusza Frąckowiaka, informacji zarówno co do terminów, jak i spraw związanych ze spotkaniami, w których uczestniczył. A był to Nowy Tomyśl, wrzesień 2015, jak również wspólnego posiedzenia zarządu w październiku w Olsztynie bieżącego roku. I tu wypada zadać sobie pytanie, czy były również inne spotkania, o których pan starosta nie raczył nas informować. Na szczęście dla nas radnych powiatu wolsztyńskiego idea, jaka stoi za połączeniem tych szpitali, została zrelacjonowana w dokumentach z posiedzenia zarządu Nowotomyskiego z grudnia bieżącego roku. Otóż na posiedzeniu tym konsultanci, osoby zewnętrzne wykazały, że cała ta skomplikowana operacja ma służyć polepszeniu kondycji szpitala Nowotomyskiego i Grodzickiego, których wyniki finansowe są gorsze od kondycji finansowej szpitala wolsztyńskiego. Konsekwencją zatem planowanej konsolidacji będzie pogorszenie sytuacji finansowej szpitala wolsztyńskiego, oczywiście pod warunkiem, że ten szpital jeszcze będzie istniał. Jest rzeczą bezsporną, że jest to działanie sprzeczne z interesem SPZOZ w Olsztynie. Co więcej, godzi w jego byt. Z innych informacji zaczerpniętych z wyżej wymienionego protokołu wynika, iż jest to wizja bardzo głęboko dopracowana, a nie tylko taka, jaką dostałem informację w odpowiedzi na swoje zapytanie. Ta wizja to głęboka restrukturyzacja, reorganizacja, w tym outsourcing i likwidacja niektórych oddziałów oraz połączenie tych lecznic po to, by stworzyć łakomy kąsek dla zarządzającego szpitala zagadkowego stowarzyszenia, które miałoby być utworzone. Z informacji uzyskanych od osób uczestniczących w posiedzeniu zarządu powiatu nowotomyskiego, a nie potwierdzanych w protokole, wynika, że mowa była również o planowanej
w dalszej kolejności emisji akcji tego podmiotu, a więc prywatyzacji. O tym wszystkim pan starosta Janusz Rączkowiak zapomniał poinformować Radę Powiatu Wolsznickiego. Należy zatem zadać sobie pytanie. I wszystkim osobom, dla których los Wolsznickiego Szpitala jest sprawą szczególnej wagi. Jak należy rozumieć działania starosty Wolsznickiego zmierzające w kierunku fundamentalnych zmian w strukturze funkcjonowania szpitala bez zgody organu założycielskiego, jakim jest Rada Powiatu, a co więcej, bez informowania radnych o jakichkolwiek podejmowanych w tej mierze krokach. W świetle wyżej wymienionych faktów uzasadnione jest również pytanie, czy tego typu działania nie zmierzają w kierunku obniżenia rangi szpitala, a wszelkie kroki zmierzające w kierunku dostosowania szpitala do wymogów cytowanego we wstępie rozporządzenia to tylko swoistego rodzaju gra na zwłokę. Szanowni Państwo, dodam jeszcze do tego moje uwagi i przemyślenia z dzisiejszej sesji. Odnoszę wrażenie, że i to padło w dzisiejszej dyskusji, że tak naprawdę to nieistotne jest złapać króliczka tylko po to, żeby go gonić. Jeżeli postawione zostały konkretne wymogi pod adresem dyrektora szpitala, aby tą inwestycję zamknąć w kwocie, którą od początku uznaliśmy za nierealną, w kwocie 15 milionów złotych, to jest tak samo, jakby Rada Powiatu podjęła uchwałę, aby zarząd kupił Mercedesa wartego 500 tysięcy złotych za 200 tysięcy złotych. A jeżeli nie, to wówczas zarząd powinien być odwołany, bo nie spełnił uchwały Rady. Odnoszę wrażenie, że dyrektor szpitala będzie kozłem ofiarnym, który za to odpowie. To tyle treść mojego oświadczenia. Czy ktoś jeszcze w tym punkcie chciałby zabrać głos? Proszę, starosta Janusz Rączkowiak. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Chciałbym zaznaczyć, że organem prowadzącym SPZOZ jest Powiat Wolsztyński. I wszystkie ustalenia, które miały miejsce i sprawy dotyczące szpitala zostały ustalone tu, w tym pokoju. I na zakończenie, nie wiem, czy tam nie powinno być zmienione nazwisko. Panie Januszu, dziękuję. Dobrym zwyczajem jest, że nad oświadczeniami się nie dyskutuje. W związku z tym ja złożę oświadczenie też dotyczącego dzisiejszego dnia. Panowie radni, szanowna pani radno, mieliśmy dzisiaj do czynienia, cytuję, złą wolą, działaniem na szkodę interesu publicznego, cytuję, jesteśmy manipulowani. Z drugiej strony przypominają mi się czasy minione, kiedy, cytuję, odnosiliśmy sukcesy na linii frontu walki o pokój. Stwierdzam, że w przekazie publicznym, w słowie i w symbolu istniała i istnieje nowomowa. Przykro, że musimy się nią posługiwać i przykro mi, że musimy tego słuchać. Jest ona nad wyraz symboliczna. Ale nie wyrażam zgody na zastraszanie radnych członków Zarządu Powiatu Wolsztyńskiego wystąpieniem o pomoc zewnętrzną. Przypomnę, mieliśmy generała, który, a niedawno minęła rocznica 13 grudnia, by nie wystąpić, cytuję, o bratnią pomoc, z wieloma innymi zniewolił ten kraj stanem wojennym. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan przewodniczący Andrzej Wita, proszę. Panie przewodniczący, szanowni radni, panie i panowie. Podzielam pogląd ogólnie przyjęty, że nad oświadczeniami się nie dyskutuje. I pragnę w tym miejscu oświadczyć, że w gronie większości radnych ani razu nie zapadła decyzja, informacja o prywatyzacji szpitala. To z kolegą wicestarostą Piotrem Krajewskim
poświęciliśmy, bo taka jest nasza rola i cieszymy się z tego, wiele wieczorów przedstawiając ścieżkę, w wyniku której szpital będzie dostosowany do wymogów rozporządzenia. To nie kto inny, tylko nas w dwójkę próbowano skierować do organów ścigania, do prokuratury, żeśmy głosili nieprawdę. Taka jest nasza rola, taki jest nasz cel, takie jest nasze zadanie. Panie przewodniczący, swoje oświadczenie pan bardzo ładnie zakończył, gra na zwłokę. Nie da się samochodem jechać samochodem na zaciągniętym hamulcu. Myślę, że pan starosta zarząd się obroni. Ale pierwsze rozporządzenie było w 2006 roku. I spójrzmy prawdzie w oczy, co się działo w tym okresie. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciał zabrać głos w punkcie 9? Proszę, radny Antoni Janik. Ja chciałem tylko wyjaśnić, że mówiąc o pomocy zewnętrznej, miałem na uwadze konstytucyjne organy władzy państwowej, które mają czuwać nad praworządnością, mają czuwać nad prawidłowym wydatkowaniem finansów publicznych. Także tutaj takie analogie do historii niejak się mają do naszej rzeczywistości. Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Proszę, radny Stanisław Skorupka. Panie przewodniczący, ja mam pytanie, czy to oświadczenie to jest pana, czy podpisało się pod tym grupa radnych? To są wnioski oświadczeń radnych, ale ja panu odpowiem. Jest to moje i tylko i wyłącznie mój apel, o czym wyraźnie powiedziałem, i ten apel jest w formie pisemnej do rozdania dla każdego radnego. Bo używa pan tam słów takich, my radni, ja się pod tym nie podpisuję. Dobrze. A ja powiedziałem, że to jest moje sformułowanie. Ja mam do pana takie pytanie, czy chce się pan poddać sam do dymisji, czy ja, jeśli nie, to ja składam wniosek od pana o odwołanie. Chciałem pana poinformować, że wniosek o odwołanie przewodniczącego musi mieć określony tryb i w związku z powyższym proszę zastosować się do właściwego trybu. Czy chce pan, aby pani mecenas panu podpowiedziała, jak to zrobić? Składam wniosek o 15-minutową przerwę. Poddaję pod głosowanie, kto z pań i panów radnych jest za ogłoszeniem 15-minutowej przerwy. Proszę podnieść rękę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5. Ogłaszam 15-minutową przerwę. Wznawiam po przerwie obrady 17 sesji 5 kadencji Rady Powiatu Wolsztyńskiego. Proszę bardzo, jesteśmy w punkcie 9. Wnioski, oświadczenie radnej, informacje. Bardzo proszę, kto z radnych chciałby zabrać głos? Proszę bardzo, pan Andrzej Wita. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Wolsztyn, 29 grudnia 2015 rok. Rada Powiatu Wolsztyńskiego, przewodniczący pan Janusz Zając. Na podstawie artykułu 15 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, dziennik ustaw z roku 2013, pozycja 595, wnoszę o zmianę porządku obrad polegającą na dodaniu punktu. Punkt pierwszy. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania przewodniczącego Rady Powiatu Wolsztyńskiego. W załączeniu przedkładam projekt uchwały i podpisy do wniosku.
Zgodnie z przepisami prawa wniosek w każdym momencie, w każdej chwili w trakcie sesji o zmianę porządku obrad można poddać pod głosowanie. Jednocześnie informuję, zanim poddam ten wniosek pod głosowanie, że aby ten punkt został wprowadzony do porządku obrad, musi uzyskać bezwzględną większość głosów, to jest 9 głosów ogólnego składu Rady. Jeżeli wniosek uzyska 9 głosów za, wówczas do porządku dzisiejszej sesji zostanie wprowadzony punkt o odwołaniu mojej osoby ze stanowiska przewodniczącego Rady. Zatem poddaję pod głosowanie. Formalne, proszę bardzo, panie radny. Ja mam pytanie do wnioskodawców, czy mają już kandydata ewentualnego i proszę ujawnić nazwisko, żeby to no, miało jakiś sens. Nie? Wniosek formalny. Bardzo proszę, czy pan wnioskodawca chce odpowiedzieć na to pytanie? Na tym etapie, panie radny, wnioskujemy o odwołanie przewodniczącego. I na temat nazwisk nie będę mówił, jesteśmy przygotowani. Dziękuję. Nie kupuję kota w worku, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo. Poddaję wniosek pod głosowanie. Kto z pań i panów radnych jest za rozszerzeniem porządku dziennego o dodatkowy punkt dotyczący odwołania mojej osoby ze stanowiska przewodniczącego Rady, proszę podnieść rękę. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kto jest przeciw? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kto się wstrzymał? 6, zagłosowało 8 osób, 6 głosów było sprzeciw, 2 wstrzymało się. Wobec nieuzyskanej bezwzględnej większości wniosków głosów wniosek został oddalony. Czy są jeszcze w tym punkcie dodatkowe pytania, oświadczenia? Nie widzę. Zatem wobec wyczerpania porządku obrad przed zamknięciem chciałbym państwu życzyć więcej spokoju i pracy dla dobra powiatu wolsztyńskiego w nowym 2016 roku. O terminie sesji przyszłej ze względu na bardzo niejasne pewne okoliczności związane ze szpitalem poinformuję w stosownym ustawowym terminie. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim za przybycie.